OverGR120, przepracowany. Rozdział 1191. Grid dopiero niedawno uznał znaczenie oddychania. Był to rodzaj oświecenia oparty na skumulowanym doświadczeniu rywalizacji z mistrzami, szukającymi chwili przerwy między wdechem a wydechem. Gridowi zajęło tylko 27 sekund połączenia dwóch wytopionych oddechów w jeden. To był najszybszy rekord w historii. Czas był dwie sekundy szybszy niż teoretyczna maksymalna prędkość sieci Grid. Było to osiągnięcie, które osiągnięto dzięki połączeniu wysoko rozwiniętej technologii i koncentracji. Wystchnienie. Grid, który wstrzymał oddech dla płynnych ruchów, w końcu wypuścił powietrze. Na całym ciele miał gęsią skórkę, a nabrzmiałe mięśnie drgnęły. To, to normalne, że się nie uda. Grid zdał sobie z tego sprawę, łagodząc i łącząc dwa oddechy. Zbieżność oddechu i oddechu była z natury niemożliwa. To nie była kwestia techniki. Było jasne, że nawet Bóg Heksetia poniesie porażkę, jeśli spróbuje tego dokonać. To nie był poziom porównywalny z Bogiem. Każdy oddech o sprzecznych atrybutach desperacko odrzucał się nawzajem. Wszystkie reakcje, które miały miejsce w tym czasie, uniemożliwiły samo zespolenie. Oddech czerwonego feniksa spalił się i zniszczył sam siebie. Podczas gdy oddech białego tygrysa był mocno zakorzeniony w ziemi, więc nie było sposobu, aby tego spróbować. To było jako patrzność, która nigdy się nie zmieni. Jednakże, ukończono oddech białego tygrysa, który wchłonął czerwonego feniksa. Gridowi udało się połączyć dwa oddechy. Czy to dlatego, że technika kowalska Gwida przewyższała technikę Hexeti? Zupełnie nie. Jak wspomniano wcześniej, technika nie połączyła dwóch oddechów. To było niemożliwe. Był tylko jeden powód, dla którego Gryt odniósł sukces. Miał dziewięć serc czerwonego feniksa. Oddech czerwonego Feniksa poświęcił się dla mnie. Oddech czerwonego Feniksa, który odmówił połączenia się z oddechem białego tygrysa i próbował się spalić, nagle zmienił swoje nastawienie. Stłumił płomienie i przyjął uderzenia Grida. Potem stopniowo przenikał oddech białego tygrysa. Oddech czerwonego Feniksa porzucił swoją dumę tylko ze względu na grit stał się uległy oddechowi białego tygrysa. Oddech białego tygrysa był z tego zadowolony i wchłonął oddech czerwonego Feniksa. Dlatego nazwa połączonego oddechu brzmiała oddech białego tygrysa, który wchłonął czerwonego Feniksa. Błyszczący biały koralik zawierał płomień, który nie mógł zgasnąć i został technicznie sklasyfikowany jako oddech białego tygrysa. To nie jest pełna fuzja. Rezultat, którego chciał Grid, był prosty. Miało to stworzyć zupełnie nowy oddech, który pełniłby wszystkie funkcje oddechu czerwonego feniksa i oddechu białego tygrysa. Jednak rzeczywisty wynik różnił się od jego życzeń. Podczas gdy funkcja białego tygrysa była potężniejsza niż całość, zaimplementowano tylko około połowy funkcji oddechu czerwonego feniksa. Oddech białego tygrysa, który wchłonął czerwonego feniksa, wchłonął energię czerwonego feniksa, a moc białego tygrysa odrodziła się w silniejszy sposób. Samo otrzymanie go w ekwipunku zwiększy odporność atrybutu ziemi o 60%, odporność na ogień o 20%, a regenerację zdrowia o 10%. Może być używany do nasycania przedmiotów potężną aurą białego tygrysa. Wyniki odbiegały od jego intencji, ale Grit nie był rozczarowany. To nie jest porażka. Nie, wręcz przeciwnie. Odporność na ogień oddechu wzmocnionego czerwonego Feniksa wynosiła 40%, podczas gdy odporność na ziemię oddechu wzmocnionego białego tygrysa wynosiła 40%. Odporność na ogień oddechu białego tygrysa, który pochłonął czerwonego feniksa, może być stosunkowo niska, ale poprawiła również odporność na ziemię i dodała opcję zwiększenia regeneracji i zdrowia. W tym momencie opcja obrony będzie znacznie wyższa, niż zamierzałem. Spodziewano się, że skoro oddech czerwonego feniksa może zostać wchłonięty, oddech niebieskiego smoka i oddech czarnego żółwia również mogą go wchłonąć. Czerwony feniks dał mi tak wiele. Gdyby nie wskrzesił czerwonego feniksa, nie udałoby mu się połączyć oddechów za życia. Grid po raz kolejny był wdzięczny czerwonemu feniksowi i przetopił oddech białego tygrysa, który wchłonął czerwonego feniksa wraz z chciwością w piecu. Odtąd była to produkcja na pełną skalę. Istnieją dwie formy naramienników. Został podzielony na kształt skrzydła i zaokrąglony. Ten pierwszy miał wrażenie, że zakrywa ramiona, podczas gdy drugi owija się wokół ramion. Większość naramienników krążących po rynku miała dawny kształt. Nie był tak funkcjonalny. Po prostu dlatego, że łatwiej było to zrobić. Z drugiej strony ramion ramionami nie było łatwe do wykonania. Tylko rzemieślnicy, najbardziej wykwalifikowani rzemieślnicy, byliby w stanie stworzyć okrągłe naramienniki, które mocno owinęłyby się wokół ramion. Oczywiście Grid planował wyprodukować okrągłe naramienniki. Mobilność, wytrzymałość, trwałość i tym podobne. W porównaniu ze skrzydlatymi naramiennikami okrągłe miały więcej zalet. Jedynym minusem jest to, że nie jest efektowny. Większość szlachty i rodziny królewskiej kochała na naramienniki. Używali go, aby pochwalić się swoim bogactwem, malując naramienniki rozciągające się z boku na bok na złoty lub srebrny kolor lub umieszczając na nich różne klejnoty. Mimo to grit nie mógł być ekstrawagancki. Mógł być silniejszy, tworząc bardziej praktyczny sprzęt niż sprzęt efektowny. Był królem, który więcej czasu spędzał na froncie niż w pałacu. Potężny odrzut nastąpił, gdy grit uderzył mieszanka chciwości i oddechu, oddech białego tygrysa, który zagrażał sieci, wypuszczając ciernie za każdym razem, gdy został trafiony, zaczął emitować jeszcze bardziej okrutne ciernie. Ostre kamienie wystawały i celowały w szyję, nadgarstki, ramiona i klatkę piersiową grida. Oczywiście grit nie został trafiony płynnie. W przeszłości, kiedy po raz pierwszy powstał miecz białego tygrysa, został poważnie uderzony tymi cierniami. Potem minęły lata i Grit rusł. Hej hej, zrelaksować się. Grit nawet nie mrugnął, unikając nagłego ataku cierni. Za każdym razem, gdy minerał był uderzany młotkiem, reagował na ciernie, które im wzbijały się w nieregularnych punktach. Minerał opadł. Został trafiony młotem i nie strzelał już cierniami. Nie było tak z tak pięknego powodu, jak to, że zdecydował się poddać Gritowi, kiedy unikał ataków z zaskoczenia. To dlatego, że za każdym razem, gdy Grit uderzał młotkiem, Grit zaczynał pokazywać swoją obecność. Był to absolutny minerał o nieskończonej trwałości, tłumiący oddech i blokujący wypuszczanie cierni. Usta grid wygięły się w górę. Powinnaś być umiarkowanie złośliwa. Siatka Kowala nie była zmęczona. Po zakończeniu może być inaczej, ale nigdy nie upadł w trakcie pracy. Gdy łomot grida nasilał się, oddech opierał się gwałtowniej, ale był bezużyteczny. W obliczu nieskończonego oblężenia grid i chciwości stopniowo tracił impet i został naruszony przez chciwość. To było to. Dobre. Chciwość i oddech stały się kompletne. Uśmiechnięty grid zaczął tworzyć ochraniacze na ramiona. Jego celem była rzecz na całe życie. Grid chciał stworzyć idealne na o parametrach króla, które będą używane przez resztę jego życia. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1192. Pięciu seniorów zebrało się w jednym miejscu. Punksa siedział po lewej, a Usa po prawej. Nieobecność Hanula pokrył jego syn, Sobeol, który również był członkiem pięciu seniorów. Czerwony Feniks został wskrzeszony, cóż, nic na to nie można poradzić. Te rzeczy już się wydarzyły. Wyraz twarzy Sobeola, gdy uniósł podbródek, był nieco kwaśny. Różniło się to od tego, kiedy powiedział, że to nic wielkiego po usłyszeniu wiadomości o zmartwychwstaniu Starego Boga, który był prawdziwym właścicielem ziemi. Punkt sa zmarszczył brwi. Zmartwychwstanie Czerwonego Feniksa spowodowało utratę wiary południa. Dzieci osłabną po długim czasie wytężonej pracy nabierając sił? Jak możesz być tak swobodny? Masz na myśli Angbany, którzy zginęli dla ludzi, pomimo budowania boskości i Boga? Czy musisz pamiętać o tych bezużytecznych istotach? Sobeol, uważaj na swoje słowa. Nie jest w porządku oczerniać dzieci, które Hanul stworzył z głębokim znaczeniem. Jak to jest to szczerstwo, kiedy mówię tylko prawdę? Punksa, spójrz na rzeczy obiektywnie. Przede wszystkim byli niekompetentni i zabici przez ludzi. W ten sposób nie mogli zapobiec zmartwychwstaniu Czerwonego Feniksa. Jak można je nazwać Angbanami? Nie zapominaj, że nawet Hanlim przeżyliśmy porażkę i zostaliśmy wygnani na tę ziemię. Wszyscy będą cierpieć z powodu porażki i wyrosną z blizn. Nie jesteśmy tu po to, by dyskredytować dzieci, ale by omówić karę Czerwonego Feniksa. Jak w tej sytuacji poradzimy sobie z Czerwonym Feniksem? Właśnie wtedy wzrok Sobeol skierował się na wejście do wielkiej sali. Dzinkel, Dzinkel, Zobaczyli wchodzącą z ciepłym wiatrem z ciepłym Usiadł wygodnie w wielkiej sali, ale pięciu seniorów poczuło presję bycia uwięzioną w wielkiej sali. Wyraz twarzy punkty zmarszczył się, ale nadal zachował spokój. Nieważne, jak długo to trwało, nie zapomnij o umowie. W zamian za pomoc obiecujemy ci śmierć. Heo, musisz niecierpliwie czekać na tę sytuację. Wierzysz, że człowiek, który zabił Garama, ma kwalifikacje do zabicia Boga. Nigdy nie będziesz tolerował naszej interwencji. Prawda, Hyą? Brzęk. Heł odwrócił głowę. Zgadza się, nie mam zamiaru wysyłać cię do świata ludzi. Jego ton brzmiał, jakby pięciu seniorów było całkowicie pod nim. Nieprzyjemnie było słyszeć za każdym razem. Twarz Punksy poczerwieniała podczas gdy Unsaio zamknęły oczy i usze. W końcu Punksa nie mógł tego znieść i podniósł głos. Czy masz na myśli, że powinniśmy zostawić człowieka, który skrzywdził dzieci w spokoju? Tak, odpowiedziała Hielo swobodnie. Punksa zanie mówił z tego powodu. Na chwilę zacisnął zęby, zanim odpowiedział. Rozumiem. Zostawię człowieka, o którym mówisz, bez kary. Po prostu czerwony feniks powinien zostać ponownie zapieczętowany. Zejdziemy do świata ludzi i zapieczętujemy czerwonego feniksa. Na to też nie mogę pozwolić. Punksa wątpił w jego usze. Nigdy nie śnił, że postawa Hero nie zmieni się, mimo że punkt już poddał się w jednym kroku. Chociaż w pełni rozumiał intencje stojące za ochroną człowieka, kwalifikacją zabójcy bogów, nie mógł zrozumieć, dlaczego Hero utrudniała zapieczętowanie czerwonego feniksa. Ujawnij powód swojego odrzucenia. Odmówię, jeśli nie jest to przekonujący powód. Człowiek, który kwalifikuje się do bycia zabójcą bogów, trzyma dziewiąte serce czerwonego feniksa. Co? Czy to był człowiek, którego nie mogli dotknąć? Nie tylko punktce był zdumiony. Tak samo było z Usą i Unso, które do tej pory milczały. Nawet zawsze pozbawiony wyrazu sobie miał nieco szeroko otwarte oczy. Heo odezwała się ponownie, zapieczętowanie Czerwonego Feniksa osłabi kwalifikowanego człowieka. Nie mogę pozwolić na zapieczętowanie Czerwonego Feniksa. Punksa za nie mówił, jednak cisza trwała tylko chwilę. Szybko zapytał Heo, który miał wyraz triumfu: Z pewnością nie chcesz powstrzymać Yangbanów od działania? Ludzie, którzy mieli kwalifikacje, by być zabójcami bogów, oznaczali również, że mogli być prawdziwymi bogami. Oznaczało to, że człowiek było jeden status wyższy od Yangbanów, którzy byli fałszywymi bogami, więc Heo nie miała prawa powstrzymywać Yangbanów. W momencie, gdy zablokował Yangbany, pokazałby, że kwestionuje kwalifikacje człowieka. Ponieważ Hiołu zatrzymał pięciu seniorów w celu ochrony niepewnego obiektu, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za odpowiednie sprzątanie. Nie będę regulować Yangbanów odpowiedział Hiołu z oczekiwaną odpowiedzią. Usta Punksy wygięły się w górę. W takim razie wszystko w porządku. W każdym społeczeństwie istniała hierarchia. Ci sami ludzie nie wyznawali tych samych wartości. Niektórzy ludzie byli lepsi od innych, podczas gdy niektórzy byli gorsi od innych. Dotyczyło to również bogów. Wśród Bogów były złoty i upadki, a wśród Yangbanów były wzloty i upadki. Martwy Garam zabity przez człowieka należał do wyższych sfer Był szczególnie utalentowanym dzieckiem i wyróżniał się wśród Yangbanów Niemniej jednak nie był najlepszy Nie mógł zachować spokoju i doskonalić swoje umiejętności Garam dopiero niedawno zaczął trenować w ostatnich latach Z drugiej strony pozostałe Yangbany były inne Trenowali nieprzerwanie przez wiele lat, mimo że mieli talent porównywalny z Garamem W szczególności wyróżniał się Mir To było naturalne, ponieważ Mir był wyjątkową osobą, która w przyszłości będzie walczyć z Archaniołem Lifaelem Powodem, dla którego Hanul stworzył Yangbany, jest wychowanie ich do walki z siedmioma Archaniołami Spośród siedmiu archaniołów Ripal jest wrogiem, z którym nawet ja nie mogę sobie poradzić. Punkt zapamiętał przeciwności odległej przeszłości, czując nadzieję na przyszłość w Mirze. Następnie stwierdził: jeśli człowiek, który kwalifikuje się do bycia zabójcą bogów upadnie, nie będąc w stanie przewyższyć Angbanów, nie możesz już dłużej powstrzymać nas przed działaniem. Dobra, jeśli na napotka to niepowodzenia, oznacza to, że nie ma sensu oczekiwać czegokolwiek ani mieć obsesji. Dzwonki zwisające z szyi Heilą wydał wyraźny dźwięk. To był samotny dźwięk. Jestem tutaj. Przyjdź i daj mi koniec. Heilą mruczał jak pieśń, zanim opuścił wielką salę. Grid, który walił młotkiem, uważnie wyobrażając sobie kształt na ramienników, nagle przerwał swoje działania. To z powodu pewnego głosu z odległego miejsca. Nie mógł usłyszeć, co mówił głos, ale nie mógł się z tym pogodzić z powodu głębokich emocji, jakie zawierał. Słyszałeś to? Grid był przez chwilę zaskoczony i zwrócił się o pomoc do Brahma. Braham miał zmysły do kontrolowania many w atmosferze i Grit oczekiwał, że złapie słowa. Braham odpowiedział, jakby nie rozumiał. O czym mówisz? Nie słyszałeś, jak ta osoba mówi? Nic nie słyszałem. Czy on zdrzemnął się na chwilę? Grid zastanawiał się i zwrócił głowę ku świętym Stworzeniom. Jednak był Etiger, Leon i Tosun zareagowali w podobny sposób. My też tego nie słyszeliśmy. Czy jesteś tak zmęczony, że twój słuch nie jest prawidłowy? Święte stworzenia były naprawdę zaniepokojone Gridem. To naturalne, że się martwił, kiedy pracował bez przerwy od dwóch dni. Przez dwa dni Grid pocił się i często miał zakłopotane miny. Grid potrząsnął głową. Nie, w porządku, jeśli tego nie słyszałeś. Nie słyszał rzeczy. Oczywiście ktoś coś powiedział. Niemniej jednak nadszedł czas, aby się skupić. Grid zrezygnował ze swoich wątpliwości i wznowił przerwaną pracę. Umiejętności pasywne, takie jak cierpliwość Kowala, oddech Kowala i tytułowy efekt Duke of Firen zostały zastosowane w tym samym czasie, co znacznie poprawiło wydajność pracy Grida. Na chciwość, która pochłonęła dwa oddechy, spadła błyskawica. Był to młot Kowala porównywalny z Bogiem. Chciwość została podzielona na dwie dokładne części. Grid najpierw wytopił jeden kawałek chciwości, umieszczając go w piecu. Wyciągnął metal i hartował go raz za razem. Stank, stank, stank. Zwiększyła się liczba uderzeń młotkiem i zmienił się wygląd Grida. Zamienił się w kompletną ośmiokątną płytę. Wyglądał jak smocze łuski, które zostały całkowicie oddzielone. Odtąd to jest prawdziwe. Złożył żelazną płytę, aby wyglądała, jakby była owinięta wokół jego ramion. To było jak coś okrągłego. To nie był papier ani stalowa płyta, ale chciwość, najtwardszy metal na planecie. Grid stał się ostrożny. Delikatnie postukał w krawędź żelaznej płyty, jakby głaskał Irenę. Ręce Boga również były zajęte. Rozłożył kawałek skóry berit, który pozostał po zrobieniu getrów na innym kowadle i zaczął je garbować. 50% zręczności i siły Grida zostało zastosowanych do rąk Boga i opanowali zaawansowane rzemiosło kowala. Byli więc równie wykwalifikowani jak rzemieślnicy. Grid miał 20% wzrost swojej zręczności dzięki umiejętności kowala porównywalnej z bogiem, więc byli jeszcze bardziej godni uwagi. Bam! Ttank, bam! Ttank. Za każdym razem, gdy uderzały cztery młoty, uszkodzone części skóry Berit były wkrótce naprawiane. Zanim Grid całkowicie stworzył kształt jednego na został on już odrestaurowany. Oczywiście nie było idealnie. Kunstowi Kowala trudno było w pełni przywrócić skórę Berit. Jednak samo to wystarczyło. Dobra, bardzo dobrze. Grid wyjął skórę z rąk Boga i od razu zaczął garbować. Doskonale odnowił skórę, która została prawie całkowicie odnowiona przez boskie ręce. Zajęło to tylko 10 minut. Ten proces był 10 razy szybszy niż wtedy, gdy Greda działał sam. Oznaczało to, że boskie ręce bardzo pomogły. Chciwość? Mruknął Braham. Jako jeden z twórców Pawranu, który był twórcą Greda, za każdym razem, gdy widział Greda, odczuwał żal. Był zarówno zadowolony, jak i rozczarowany, że Pawran, który wykonał razem z tą Pagmą, zniknął ze świata. Dobrze było widzieć, jak oczyścił ślady jego czasu spędzonego z Pagmą, ale gorzkie było to, że jego osiągnięcia zniknęły. Gdy Braham wpatrywał się w minerał, głos Glida przeszył jego uszy, chciałem nazwać go Grewurnum. Jeden? Wtedy pomyślałem o tym i stwierdziłem, że nazwanie go Grewurnum było nierozsądne. Grewurnum, będzie to nazwa naszego nowego minerału, odbudowanego za pomocą Greda. Serce Brahama zostało przebite. To było uczucie, którym wydawało się dziwne i wciąż nieznane. Nie było to jednak nieprzyjemne tylko dlatego, że było dziwne. Czy to powinno być gęsiatce i w Brahamie? Tak. Nasz minerał? Braham wzruszył ramionami, ledwo powstrzymując uśmiech. Cóż, nazwij to, jak chcesz. Będę jednak musiał go przestudiować, aż uzyska wydajność, która będzie dla mnie akceptowalna. To może być miesiąc lub rok. Nie, to może być dziesięć 10 lub 100 lat. Dziesięć 10 lat? 100 lat? Tak, więc nie umieraj do tego czasu. Nie, jak to może być 100 lat? Grid zmarszczył brwi, słysząc absurdalne słowa Brahama, i po raz ostatni uderzył młotkiem w metal. Naramienniki zostały ukończone. Produkcja naramienników Białego Tygrysa z ochroną Czerwonego Feniksa zakończyła się sukcesem. Produkowany jest przedmiot oceniany jako mit, który na stałe zwiększa wszystkie statystyki o 30. Umiejętność kowala porównywalna do Boga jest umiejętnością aktywowaną tymczasowo. Liczba tworzonych elementów ocenianych przez Mit nie będzie się kumulować. Energia Białego Tygrysa wzrosła i pobłogosławiła błękitnego Tygrysa. Blue Tiger, potomek Białego Tygrysa, jest silniejszy niż kiedykolwiek. Blue Tiger, czy nie odniosłaś dziś wielu korzyści? A Heung, Oddam Ci moją skórę na dowód mojej wdzięczności. Żartowałem. Gratulacje, szczerze. Dziękuję, Heung. Dalsze prace trwały. W przeciwieństwie do Kleonkia, który mógł nosić broń, hełm i płaszcz, Blue Tiger mógł nosić tylko jeden sprzęt, a to są tylko dwa. Grid wykonał durumagi dwa dla Blue Tiger oraz tradycyjny bambusowy kapelusz i gori dla Tosun. Potem skierował wzrok na północny horyzont. Przecinek. Na dalekiej północy znajdowało się królestwo księg. Królestwo księg było miejscem, w którym przechowywano klejnot czarnego żółwia, co oznaczało, że było to królestwo, w którym zapieczętowano czarnego żółwia. Resztę hełmu i rękawicz zrobię podczas przeprowadzki. Powinienem iść powoli. Rzadko tracił pieniądze z powodu jego pracowitości. Grid spakował się i zapytał błękitnego tygrysa. Czy zbierzesz tych z dwunastu zodiaków, którzy służyli czarnemu żółwiowi? Chciałbym zadać kilka pytań. 1. Dokonanie niewielkiej zmiany z gry na grawurnum. Dwa 2. Durumagi, rodzaj tradycyjnego koreańskiego płaszcza. Link. https 2. n. Wikipedia. Org wiki durumagi. 3. Ogori, podstawowa część garderoby na hambok, tradycyjna koreańska odzież. Link. https 2. n. Wikipedia. Org wiki ogori. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1193. Na ramionniki Białego Tygrysa z ochroną Czerwonego Feniksa. Ocena. Mit. Element zestawu. Zestaw Białego Tygrysa zestaw Czerwonego Feniksa. Trwałość. Nieskończona obrona. 902. Odporność na atrybuty ziemi plus 80%. Odporność na ogień plus 40%. Odporność na mroczne atrybuty plus 40%. Istnieje 70% redukcja szans na kontuzję barku. Dodatkowe 15% obrony po uderzeniu w górną część ciała. Po trafieniu w górną część ciała istnieje niewielka szansa na zignorowanie obrażeń. Na były w końcu ochraniaczami barków. Ze względu na sam zakres ochrony, wydajność była ograniczona. Grid widział i tworzył niezliczoną ilość naramienników, ale rzadko widywał taką z ponad 300 obroną. A ten do 902? Grid był zdumiony, kiedy sprawdził szczegóły na ramienników. Nie wiedział, że oddech Białego Tygrysa, który pochłonął Czerwonego Feniksa, przyniesie tak wspaniały wynik. Gdybym zrobił z niego zbroję, miałby co najmniej 2300 obrony. To wcale nie była przesada. Kolejne szeregi zbroi to zbroja, getry, heum, buty, naramienniki i rękawice. Oczywiście nie można tego po prostu zaklasyfikować jako najważniejsza jest zbroja. Dla każdego obszaru zbroi istniały unikalne efekty i wszystkie były ważne. Unikalnym efektem ochraniaczy czy barków było zmniejszenie możliwości kontuzji i barków. Biorąc pod uwagę, że najczęściej uderzaną częścią ciała podczas walki były barki, wysoko oceniano funkcję na ramionników. W rzeczywistości obrażenia grida skupiały się głównie na ramionach. Podczas walki z youngbanami ledwo podtrzymywał ramiona boskimi rękami. Serce grid wypełnione nadzieją. Może uda mi się przeżyć odbicie 300 tysięcy szturmowców armii. Odnotowano 70% redukcję ryzyka kontuzji i barku. To było naprawdę duże. Był siedem razy wyższy niż normalny na ramienniki. Glit uśmiechnął się, zanim sprawdził poniższe informacje. Istnieje duża szansa na uwolnienie cierni po trafieniu w tors. Cierń gorącego kamienia odbije 60% obrażeń wyrządzonych celowi, jednocześnie zapobiegając leczeniu przez co najmniej 1 do 3 sekund. Wygenerowana umiejętność postawa białego tygrysa w płomieniach. Generowana jest umiejętność płacz białego tygrysa podrzucający płomienie. Umiejętność wycie. Jest wygenerowany. Generowana jest umiejętność pasywna inkarnacja ziemi. Obrona wzrośnie o 10% na terenie kanionu Siła umiejętności rozległych wzrośnie o 20% na terenie kanionu. Zmniejsza obronę i odporność na magię celu o 10% przy napotkaniu wielkich demonów słabszych niż ranga 22. W przypadku otrzymania obrażeń do stopnia zniszczenia, trwałość zostaje ustalona na minimum na 5 sekund. Po zakończeniu tego efektu odzyskuje się 10% wytrzymałości, 24 godziny odnowienia. Generowana jest umiejętność rok. Generowana jest umiejętność bóg ziemi. Efekt zestawu białego tygrysa. Po założeniu trzech przedmiotów z zestawu obrona i zdrowie wzrosną o 10%. Efekt zestawu czerwonego feniksa. Po założeniu dwóch przedmiotów z zestawu, współczynnik regeneracji i zdrowia wzrośnie o 20%. Po założeniu czterech przedmiotów z zestawu, współczynnik regeneracji i zdrowia wzrośnie o 40%. Warunki użytkowania, siatka, waga 450. Ponieważ głównym przedmiotem było oddech białego tygrysa, było wiele opcji, które nakładały się na struktury białego tygrysa wspierające niebo i ziemię. Wytrzymałość chciwości może być nieskończona, ale efekt odzyskania wytrzymałości wynikał z efektu eposów. Wyjące. I rok były całkowicie zgodne z tymi samymi umiejętnościami związanymi z getrami. W ten sposób podzielono czas odnowienia i można je było postrzegać jako bezużyteczne opcje. Jednak historia była inna, jeśli chodzi o Boga Ziemi. W przypadku Boga Ziemi, który miał prawdopodobieństwo aktywacji podczas stąpania po ziemi, prawdopodobieństwo aktywacji wzrosło ze względu na prawdopodobieństwo zachodzenia na siebie instytutów i na ramionników. Ponadto postawa Białego Tygrysa w płomieniach i płacz Białego Tygrysa podrzucający płomienia zostały ocenione jako zupełnie inne umiejętności niż postawa Białego Tygrysa i krzyk Białego Tygrysa. Postawa Białego Tygrysa w płomieniach, pos. 1. Przyjmij postawę Białego tygrysa. Oddech Czerwonego Feniksa tworzy płomienie, które zadają 6000 obrażeń od ognia na sekundę, połowa obrażeń przeciwko graczom. Siła ataku zostaje zmniejszona o 80% i nie możesz się ruszać, ale obrona wzrośnie o 198%, a regeneracja zdrowia zwiększona o 50%. Koszt mana umiejętności po aktywacji. 50 na sekundę. Czas odnowienia. 1 godzina. Ta umiejętność nie dzieli czasu odnowienia z nastawieniem Białego Tygrysa. Umiejętności dołączone do przedmiotów ocenianych przez mit można ulepszać. Okrzyk Białego Tygrysa podrzucający płomienie. Pos. 1. Tworzy trzęsienie ziemi w promieniu 5 metrów i uwalnia przed nim płomienie. Wszystkie cele w zasięgu podlegają utracie równowagi, a obrona, uniki i celność są zmniejszone o 15%. Jeśli cel używa zaklęcia lub umiejętności, rzucanie czaru zostaje anulowane. Wszelkie cele trafione przez ogień stracą wytrzymałość. Zużycie many. 2000 Czas odnowienia umiejętności. 30 minut. Ta umiejętność nie dzieli czasu odnowienia z krzykiem Białego Tygrysa. Umiejętności dołączone do przedmiotów ocenianych przez MIT można ulepszać. w kółko czytał szczegóły na ramienników. Chodziło o upewnienie się, że nie przeczytał niczego z i żeby nie doszło do nieporozumienia. Jednak bez względu na to, ile razy go czytał, treść się nie zmieniała. Nie było nieporozumień. Grid cicho nosił ochraniacze na ramionach na obu ramionach. Dwa ostre występy, przypominające kłębiałego tygrysa, wystrzeliły w kierunku nieba, wywołując wrażenie nacisku na naramienniki, które mogło wydawać się nieco tępy. Ach! Grid był zachwycony. Czuł ochronę czterech bogów i serce Khana przed zbroją, getrami, rękawiczkami i butami, które go ciasno otaczały i czuł, jak zmywa się jego niepokój. Niejasno czuł się chroniony. Człowiek. Stało się to, gdy Grid poruszał swoim ciałem. Chciałeś się z nami spotkać? Pojawili się nowi członkowie dwunastu zodiaków. Były to koń, kurczak, świnia i wąż. Wąż miał dwa metry długości, a ona uniosła talię, aby zrównać się z siatką. Jeśli chciałeś nas zobaczyć, powinieneś był do nas przyjść i grzecznie poprosić o spotkanie. Co jest z dzwonieniem do nas na spotkanie? Wąż bez machał językiem groźnie. Jesteś bardzo paskudnym człowiekiem. My, dwanaście zodiaków, możemy kochać ludzi, ale dla ignorantów takich jak ty, lepiej zacząć odbicia. Teraz wystaw swój tyłek. Przyjmij karę miłości. To była nieoczekiwana reakcja. Grid spodziewał się powitania, ale byli zaskakujące wrogo nastawieni. Zdezorientowany Grid szybko zmarszczył brwi. Stojący za wężem, błękitny tygrys uśmiechał się. To niegrzeczna osoba. Nie, biorąc pod uwagę wysokie powinowactwo, nie wydawało się to bezsensownym żartem. Musi być coś, o czym węże wirowały. Mówiłem ci, żebyś wystawiła swój tyłek. Potężna magia uderzyła Grid. Rozbrzmiał majestatyczny głos węża i potężna magia przeszła przez umysł Gryda. Banguli Teha et we Zodiad zmuszając cię do uległości. Opierałeś się. Tytuł pierwszego króla odzwierciedla: nienormalny stan. Oparłeś się wszystkim nienormalnym warunkom. Pierwotnie nienormalne odbicie statusu pierwszego króla nie dotyczyło celów o określonym poziomie reputacji, statusu lub poziomu. Przeciwnikiem był jeden z dwunastu zodiaków. Grit wziął zapewnik niepowodzenia odbicia. Jednak Banguli nie pogodziła się łatwo z jej porażką. Nigdy nie wyobrażała sobie, że człowiek może oprzeć się jej magii. Jot, jak się miewa ten człowiek. Gul. Dziwny. Gul. Czujny Banguli powoli cofnął się, a do przodu ruszyła mała różowa świnia. Być może dlatego, że codziennie utrzymywała swoją czystość, ale biegła naprzód z kwiatowym zapachem i otartą głową grid. 3960 obrażeń. Na ramionniki białego tygrysa z ochroną czerwonego feniksa uwalniają płonące ciernie. Cel otrzymał 2376 obrażeń. Cel został przeklęty i nie może się leczyć. Aromat pieczonej świni pobudził apetyt grida. Gól. Świnia była zdziwiona, gdy została na gotowana od uderzenia czołem w ramię grida. Piekła ją głowa, kiedy myślała, że to śmieszne, że człowiek jest jak góra. Oczywiście kontrolowała swoje siły, aby człowiek nie został poważnie ranny, ale nie mogła tego zrozumieć. Zgłupić się. Nastał chaos. Koń podbiegła i uderzyła grid w nogami, tylko po to, by sama przykucnąć z bólu. Kurczak dziobał Grit w kostkę tylko po to, by złamać jej dziób, a ona zawyła, jakby witała rano koguta. Nadeszła cisza. Czterech członków 12 zodiaków zostało oszołomionych po brutalnym pobiciu przez człowieka. Nie wiedzieli. W tej chwili najbardziej zdziwioną osobą był Grit. Dlaczego są tacy słabi? Czy byli tylko duchami, które słyszyły dwunastu zodiakom, a nie rzeczywistymi członkami 12 zodiaków? To są strony stronę poważnie podejrzanego grida. Oni nie są słabi. Jesteś po prostu silniejszy. Ach, grito pamiętał się po tych słowach. Nie próbował tego od jakiegoś czasu, więc zapomniał. Tak, to było przegrzane. Wyprodukował i wyposażył dwie legendarne zbroje, nic więc dziwnego, że był kilka razy silniejszy niż wcześniej. Munsum miło Cię poznać. Grid dotarł do szokowanych członków dwunastu zodiaków, którym powiedziano, że są słabi. Potem formalnie się przedstawił: Jestem Owergaret King Grid. Legendarny kowal, magiczny szermierze posów, książę ognia, książę cnoty, książę mądrości i tak dalej. Było wiele tytułów, ale ulubionym Grid był Owergaret King. G-siatka język Banguli zatrząsł się gwałtownie. Tym wyróżniona osoba, która wskrzesiła czerwonego fenikusa. Banguli i pozostali wpatrywali się w były Tiger po odkryciu tożsamości Grida. Mieli ognisty charakter wśród dwunastu zodiaków i chcieli dać błękitnemu tygrysowi dobre bicie. Jednak nie mogli odmówić ręki, którą trzymał grit, więc grzecznie złapali ją jako pierwsi. Banguli nie miała ręki była zmuszona używać języka. Dobroczyńco? To zaszczyt cię poznać. Jesteś półbogiem. Czy mam z góry nazwać cię bogiem nadużycia? Gul. Przesadny Bóg. Czy to nie było dobre? Grid nieustannie cierpiał z powodu bycia nazywanym bogiem cnoty, więc jego twarz poczerwieniała na te zmiany. Tak, nazwij mnie Bogiem Przesadnym. To było dziesięć razy lepsze niż cnota. Grid uśmiechnął się z satysfakcją i zapytał Banguli: Chciałem Cię poznać, ponieważ chciałem usłyszeć kilka historii. Opowiedz mi wszystko o czarnym żółwiu. Nie obchodzi mnie, czy są trywialne. Czterej bogowie byli tymi, którzy przynieśli korzyści ludzkości. Jednak każdy miał inną osobowość. Grid podszedł ostrożniej, ponieważ już wskrzesił Czerwonego Feniksa. Posłuchał grupy Banguli, ponieważ wierzył, że łatwiej będzie ożywić czarnego żółwia, jeśli będzie rozumiał go tak dobrze, jak to tylko możliwe. Jeszcze kilka lat temu księg był obszarem niedostępnym dla graczy. Jednak sytuacja się zmieniła, odkąd duża społeczność jadowitych szczurów została zaatakowana przez GRID. Gracze mogli łatwiej opuścić pangę, a następnie wymyślić, jak dostać się do księg przez Kars. Jednym z nich był Oldsford Demon, wysoki ranką gracz pierwszej generacji, który był pierwszym w rankingu zabójcą, gdy fakier wciąż był wschodzącą gwiazdą. Już dawno opuścił rankingi i był teraz w księg. NPC nie wiedzą o niczym na południe stąd. Kiedy usłyszał od znajomego o wskrzeszeniu Czerwonego Feniksa, stary demon o miecza po cichu wędrował po ulicach, które miały chiński smak. Przepłynął między tłumem jak woda, a miejscem, do którego zmierzał, była mała gospoda. Mistrzu, masz tu mięso z kukułki? Masz na myśli mięso tych, którzy wydają dźwięk kukułkowej kukułki? Nie, chcę jeść mięso z kukułki, które jest kukułką. O czym właściciela zmienił się? Spojrzał na starego demona miecza o surowej twarzy i przełknął ślinę. Chcesz znaleźć nowe mięso w restauracji i z wołowiną? Jesteś szaleńcem. Ej, miałem pecha od otwarcia. Wynosi się stąd. Stary demon miecza został wypędzony przez właściciela i był oszołomiony. Popatrzył na właściciela posypującego solą przed sklepem i odwrócił się. To było obok. Stary Demon Miecza był jednym z największych talentów, ale nie zdołał wykonać wszystkich zadań z powodu złego wyczucia kierunku. W końcu mógł tylko trzymać się z dala od rankingów. Hej, demonia Starego Miecza. Spóźniłeś się dzisiaj cztery godziny. Nie zmieniłeś się przez lata. Przepraszam. chwang Gildong w rzeczywistości został zmuszony do przejścia na prywatnego rankingu, ale nadal dążył do swojego celu, nawet jeśli był wolniejszy niż inni. Zadanie, nad którym obecnie pracował, polegało na przejęciu klejnotu Czarnego Żółwia. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1194. Trzeci dzień ogólnopolskiego konkursu. Stany Zjednoczone odczuły nieobecność Lowella. W wydarzeniu się gen zostali zdewastowani przez strategię chińskiego smoka. HO. Niepokoje, kula ognia, zasadzki, nagłe loty i tym podobne. Operacja Hao działały razem w znakomity sposób, popychając Stany Zjednoczone do defensywy. Kraugel, który został odizolowany od głównych sił w obozie wroga i ledwo zdołał samotnie wrócić do bazy, zatrzymał się w miejscu. Ich zamek, w którym powinien znajdować się usiany gwiazdami, sztandar, zamienił się w legiowisko wroga. Czerwona flaga z pięcioma gwiazdkami zatrzepotała, jakby śmiała się z Kraugela. Przetrwaniałem w tej pułapce. Naprawdę cię szanuję. Hao stał nad murami wśród łuczników i doradzał Kraugelowi. Jednak jest już za późno. Zapomnij o bezsensownym oporze i poddaj się posłusznie. Były tylko dwie osoby, które Hau uznał za lepszych od niego: Grit i Kraugel. W szczególności od dawna zazdrościł Kraugelowi i przez wiele lat podążał za Kraugelem. Oczywiście nie oznaczało to, że był podwładnym. Kraugel nie miał zamiaru tworzyć frakcji ani nie sądził, by hał był poniżej niego samego. Kraugel podejmij decyzję. Kiedy Kraugel odmówił odrzucenia swojego miecza, Hao po raz kolejny mu doradził wszyscy chińscy gracze, łącznie z nim, nosili kolczastą zbroję. Była to zbroja z opcją łamacza mieczy. Cał był pod wielkim wrażeniem łamacza mieczy gryda, który pokonał kraugela w zeszłym roku. Minęły trzy minuty od umieszczenia naszej flagi. Zostały ci tylko dwie minuty. Chińscy gracze zaczęli krzyczeć. Były napełnione wielkim rozmachem. W zamku przebywało 30 osób, podczas gdy Kraugel był sam. Było to niezwykle korzystne dla Chin, który musiał wytrzymać tylko dwie minuty. Chińscy uczestnicy obliczyli, że nigdy nie może być szansy i nikt na świecie jej nie zaprzeczył. Komentatorzy i widzowie, niezależnie od narodowości, wierzyli, że to zwycięstwo Chin. Tylko jedna osoba była inna. Wszyscy oprócz Kraugela, UGH. miecz, który rzucił Kraugel, przeleciał nad murem, a przestraszeni chińscy gracze wycofali się na lewo i prawo. Miecz został wsunięty w lukę między chińskimi graczami, by nagle zamienić się miejscami z Kraugelem, który znajdował się pod murami. Chińscy gracze byli zdenerwowani pozwoleniem Kraugelowi na inwazję i nie wykorzystali swojej przewagi liczebnej. Jednak szybko odzyskali zmysły i przelali swoje umiejętności na kraugla. W tym momencie wirowała włócznia kraugela. Delikatna włócznia płynęła jak woda i uderzyła w kolczastą zbroję chińskich graczy, nie ulegając uszkodzeniu. Kaszel. Chińscy gracze nie wytrzymali szoku i wzbili się w powietrze. Kraugel wyciągnął nowy miecz i rzucił nim. Celem była wysoka iglica 500 metrów dalej. To było miejsce, w którym umieszczono pięciogwiazdkową czerwoną flagę. Zatrzymaj go. Chińscy gracze, którzy właśnie wylądowali, rzucali bronią tak szybko, jak mogli. Była to próba nie pozostawienia straty kraugelowi, ale kraugel był od nich o jeden bit szybszy. Zanim wylądowali, Kraugel rzucił już nową broń. Zanim rzucili broń, pozycja Kraugela została już zamieniona na miecz. Nowa pozycja Kraugela znajdowała się przed iglicą. Trzypocząca czerwona flaga z pięcioma gwiazdkami była tuż przed nim. Kraugel sięgał po czerwoną flagę, gdy potężna siła uderzyła go w plecy. Był to oddech wystrzelony przez Hao, który rozłożył smocze skrzydła i poleciał do iglicy od chwili, gdy Kraugel wspiął się na mury. Musisz się poddać, tak jak Lady mi zrobiła to dla z Hau i grequen 1. Samotność miała swoje granice. Hao wykorzysta tę okazję, aby Kraugel zrozumiał. Hao krzyknął z poczuciem obowiązku, a Kraugel nie zareagował na atak. To dlatego, że niespodziewany atak nastąpił, gdy pochylał się i wyciągał rękę po flagę. Czas niespodziewanego ataku Hao był idealny. Gdyby Hao otworzył statystykę siły woli, byłby pierwszą osobą, z którą Kraugel przegrał od czasu grida. Włócznie Hao zatrzymała się tuż przed przebiciem pleców Kraugela. Niewidzialna energia miecza przecinała Hao. Cięcia był niematerialną siłą woli stworzoną przez bezkształtną wolę świętego miecza. Pod względem ostrości było o wiele bardziej onieśmielający niż bezkształtna wola grida. Kółek. Kółak. Smocze łuski po jednej stronie skrzydeł Hao nie wytrzymały szoku, gdy został przecięty i krew trysnęła jak fontanna. To był moment, w którym stracił zdolność latania. W jego spadającej wizji widać było plecy kraugela, gdy wyciągał czerwoną flagę. Gwiazdki i paski po raz kolejny ozdobiły zamek. Kraugel. Hao się nie poddał, zamiast dbać o swoje niespadające ciało, ponownie wypuścił oddech. Nieśmiertelność kraugela zostałaby zużyta przed przybyciem tutaj. Hao był zdeterminowany, by doprowadzić do wzajemnego zniszczenia. Gdyby mógł wyeliminować kraugela, to jego pozostali koledze oznaczali, że im wygrają Chiny. Zgadza się. Podobnie jak członkowie Overgaret, chaos rozróżniał osiągnięcia od śmierci. Żółty promień światła wyszedł z ust chaosa i przeciął niebo. Oddech był ostatecznym atakiem pół smoka. Nie tylko zużywało to zdrowie użytkownika, ale także krytyczną wadą losowego czasu odnowienia umiejętności. Zaletą było to, że współczynnik trafień i mocy był porównywalny z legendarną umiejętnością. Może to być trywialne w porównaniu z oddechem prawdziwego smoka, ale przynajmniej wyrządzało graczom absolutną szkodę. Najgorszy był jednak obecny przeciwnik. To Dlatego, że święty miecz mógł przeciąć świat. Żółty promień światła został przełamany na pół. Miecz Kraugela przeciął promień światła. Jego nowo stworzona szermierka miała na myśli najsilniejszych wrogów i zawierała moc usuwania umiejętności. Kapelusz. Hauro zaśmiał się, gdy wpadł na zimną ziemię. Jego ciało straciło smocze skrzydła i łuski, gdy jego świat stał się szary i cichy Stojąc pod ozdobionym gwiazdami sztandarem, Kraugel Lemanowa, przytłaczającym poczuciem nacisku, który był wyższy niż wtedy, gdy rządził jako najwyższy. Wof. po przybyciu do Yang stolicy Xing, Grito otworzył usta. Był zdumiony wielkością Yang gdzie dwadzieścia wagonów mogło poruszać się obok siebie. Nigdy nie śnił, że będzie metropolia większa niż tyten, stolica Imperium. W tym królestwie nie ma nic małego. Od jedzenia po budynki, wszystkie były naprawdę duże. Nawet klatki piersiowe kobiet były duże. Tosun szturchnął Grida w bok, obserwując kobiety na ulicy w siąg samach. Bóg przesadzony, Bóg przesadny. Obudź się. Ludzie patrzą. Szukasz? Czy wśród tak wielu ludzi tylko ja zachowuję się jak wieśniak? Grid potrząsnął głową i rozejrzał się. Potem był zaskoczony. Stało się tak, ponieważ setki tysięcy ludzi przechodzących ulicą oglądało przyjęcie Grida. Ach! Grid zrozumiał powód. Skąd na świecie wzięła się taka grupa piękności? Tosun i Kleongia, a także Błękitny Tygrys, Bangul i inni z Dwunastu zodiaków, towarzyszyli obecnie Grid w ludzkiej postaci i wszyscy byli niezrównanymi pięknościami. Musi przyciągać wzrok. Grid znał tożsamość 12 zodiaków i nie dał się zwieść ich wyglądowi, ale sytuacja wyglądała inaczej dla tych, którzy nie znali prawdy. Mężczyźni wydawali się zakochać w 12 zodiakach od pierwszego wejrzenia, podczas gdy kobiety miały wyraz tęsknoty. Grid westchnął. Wystąpi oczywista sytuacja. To było oczywiste. Teraz młody mistrz podchodził do 12 zodiaków. Gdyby sprawy nie układały się dobrze, prowokował służącego pani, to był oczywiście Grid jeśli zwykły mężczyzna jest z tymi pięknościami, to naturalnie zostanie pomylony z ensurzącym pań. Tym razem obejmował również Brahama. Dzisiaj Brahma miał gładką twarz z powodu maski na skórę. Oznaczało to, że będzie traktowany jego Grit. Czy możesz mi na chwilę wybaczyć? Było zgodnie z oczekiwaniami. Ktoś, kto był oczywiście szlachcicem w luksusowym stroju, zbliżył się do Grida. Grit obserwował i czekał, aż ten trzeciorzędny dodatek wypowie swoje kwestie. Co zaskakujące, szlachcic rozmawiał z Grydem, a nie z dwunastoma zodiakami. To było nawet w uprzejmy sposób. Jestem Kui Jan, najstarszy syn Wolongo od Sofis, reprezentatywnej grupy biznesowej Young's Hoe. Sądząc po Twoim ubraniu, wydajesz się być szlachcicem z królestwa. Ho. Czy mogę zapytać o twoje imię? Dlaczego zastanawiasz się nad moim imieniem? Widzę, że podróżowałeś z tak pięknymi ludźmi do odległego królestwa i wyglądasz jak ktoś, kto zna romans. Dlatego chcę się do Ciebie zbliżyć. Jadę na drinka z przyjaciółmi. Chcesz mi towarzyszyć. Grit pogrążył się w wielkich emocjach. Uważany był raczej za szlachcica niż służącego, a także za romantycznego romansu z pięknościami. Grit nie mógł powstrzymać się od podniesienia ramion. Dopiero niedawno nabrał pewności siebie w swoim wyglądzie i teraz jego samoocena gwałtownie wzrosła. W głębi serca chciał ścisnąć dłonku Janowi i od razu iść się napić. Jednak Grid odmówił. Dziękuję za sugestie, ale mam pracę do wykonania. Właśnie wtedy Grid potrząsnął głową i zamknął usta. To dlatego, że Braham wpatrywał się w niego. Braham był bardzo niezadowolony. Nie? Co to jest? Grid wyszeptał, a Braham smoknął językiem. Czy chcesz przegapić złota okazja? Ach. Grid przypomniał sobie stojące przed nim wyzwania. Najpierw musiał zebrać informacje. Musiał ustalić dokładną lokalizację klejnotu czarnego żółwia i znaleźć do niego dostęp. Mężczyzna przed nim przedstawił się jako najstarszy syn reprezentatywnej grupy biznesowej miasta. Rozmawiając z nim nie było żadnej straty. Nie było miejsca na zmartwienia. Dobra, napijmy się. Och, naprawdę jesteś człowiekiem o wyrafinowanych gustach. Gdy Grit odpowiedział energicznie, Kujam poprowadził imprezę Grida do dużej gospody. Była to droga karczma, w której kieliszek wina kosztował złoto, a nie srebro. Siatka została poprowadzona do największego, najbardziej wewnętrznego pokoju i poczuła się lekko napięta. To było naturalne, że oczekiwał się kosztowania smakołyków z królestwa, które odwiedzał po raz pierwszy. Mięso z kukułki i galaksy wina. Kujan usiadł z grupą Grida i zamówił alkohol i jedzenie. Nazwiska wydawały się nieco dziwne, ale Grit nie był rozczarowany ani niespokojny. Kiedy zobaczył, że sklepikarz uśmiecha się wychodząc, wydawało się, że zamówiono bardzo drogi posiłek. Drogie jedzenie nie smakuje źle. Jak pyszne będzie im wyborne jedzenie tego królestwa? W rzeczywistości Gryt lubił tanie stymulujące potrawy, takie jak jampong, ramion, boczek, tuńczyk w puszce jednak przez ostatnie kilka dni przebywał w pałacu Królestwa Ho i zainteresował się wyśmienitym jedzeniem. Przysmaki, które jadł w pałacu Ho, odpowiadały jego gustowi. Kuijan zapytał z uśmiechem: "Czy słyszałeś, że Bóg Czerwony Feniks wskrzesił i pobłogosławił południe? Z pewnością twoje warunki życia się poprawiły." Oczywiście, Grid próbował odpowiedzieć, kiedy poczuł dziwne uczucie i zamknął usta. Wpatrywał się w uśmiechniętego Jana. "Jak dowiedziałeś się o zmartwychwstaniu Czerwonego Fenikusa? Wiadomość o zmartwychwstaniu Czerwonego Feniksa została całkowicie zablokowana przez Królestwo Hwan. Wieści nie dotarły jeszcze poza południe. Jeśli Jan był zwykłym NPC, to nie mógł wiedzieć o zmartwychwstaniu czerwonego Feniksa. Uśmiech Quijana gwałtownie się zmienił. Nie należy lekceważyć sieci informacyjnej rycerskich rabusiów. Stryknąć. Dziesiątki zamaskowanych ludzi wlało się przez drzwi i okna. W tym samym czasie Qejan wstał ze swojego miejsca i wycelował mnie grida. Jego ruchy były szybkie jak błyskawica. Qijan stwierdził chłodno, południe jest to z powodu bariery zainstalowanej przez pięciu seniorów, a mieszkańcy królestwa Ho nie mogą opuścić południa. Gdybyś był normalną osobą z Królestwa Ho, nie byłoby możliwe przybycie tutaj. Kuijan przerwał, zanim skończył mówić. Stało się tak, ponieważ Grit użył Boga Ziemi, a zamaskowani ludzie, w tym kuijan, stwardnieli jak kamień. Nie, zostały zamienionym w kamień. Grit powoli dobył miecza, wstając z siedzenia i wycelował go w szyję Kui Kiedy już skończył się efekt Boga Ziemi, Kuj i Jan mógł znowu się poruszać. Sytuacja już się odwróciła. Przejdźmy szybko od tego żmudnego rozwoju słodkich ziemniaków 2. Jestem przeciążonym królem Grydem, który pokonał Yang i wskrzesił czerwonego feniksa. Jesteś po mojej stronie, czy jesteś wrogiem? Oczywiście, że jestem po twojej stronie. Jan odpowiedział natychmiast. Był szalony obecnością Grida, która zamieniła jego i jego towarzysze w kamień. Jeden w Romance of the e. dom z slady mi poświęciła swoje życie, aby zapewnić, że z nie nie niemowlali o szansą bezpieczni przed prześladowcami. Dwa slang używane do opisów frustrującej sytuacji. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1195. Powodem, dla którego Braham zachowywał milczenie podczas całego incydentu, było to, że obawiał się poziomu ludzi Kuijan. Dopóki nie eskortowano ich do gospody, Braham myślał, że są naprawdę cywilami. Ludzie Kuijana byli zwyczajni. Przynajmniej do czasu zamówienia mięsa z kukułki. Grupa Kuijana pokazała swoją prawdziwą siłę w momencie zamówienia jedzenia, co wywarło silny wpływ na Brahama. Szczególnie spektakularna była scena, w której magiczna sieć uruchomiona przez uczonego o bladej twarzy ściskała całą manę w okolicy. Maneą noszące się w powietrzu została rozbita i zapieczętowana. Gdyby Braham był zwykłym magikiem, porażkę. Nie ma robaków. Godne pochwały było to, że ukryli swoją siłę przed legendarnym wielkim magiem. Braham uważnie obserwował i oceniał siłę grupy Kujiana, po czym cicho gestykulował. Potem chaotyczna mana w powietrzu zebrała się na jego palcach. Stało się to, gdy twarz bladego uczonego stała się niebieska. Zamaskowani mężczyźni, którzy wpadli do pokoju, Kujian, a nawet dwunastu zodiaków zamienili się w kamień. Co? Braham był zdenerwowany. Nie było sposobu, by użyć magicznej mocy, by stłumić jał repetryfikacji unoszącą się z czubków jego palców. Bóg ziemi, moc Białego Tygrysa, który Grit używał w tym momencie, była całkowicie nierozsądna. Braham pośpiesznie otworzył swój świat mentalny. Podobnie sprzeciwiał się rozsądkowi, aby oprzeć się sile Białego Tygrysa. Krok. Kiedy wszyscy oprócz Grida i Brahama stali się kamiennymi posągami, Grit wstał i podszedł do Kuijana. Powoli wyciągnął miecz i wycelował go w szyję Kuijana. Oczywiście, że jestem po twojej stronie. Po chwili Kuijan został uwolniony od skamieniałości i krzyczał, podnosząc ręce. To nie było kłamstwo, żeby uratować mu życie. Wiedząc, że Grit nie był wrogiem, nie czuł potrzeby walki. Jak wspomniałem wcześniej, nazywam się Kujan. Jestem członkiem rycerskich rabusiów. To zaszczyt spotkać wybitną osobę, która wskrzesiła boga Czerwonego Feniksa. Kujan nie wątpił w grid. Uważał, że Grit wskrzesił Czerwonego Feniksa. Uwierzenie w to było naturalne. Moc Białego Tygrysa, którą Grit pokazał jakiś czas temu, różniła się od oddechów używanych przez Yangbany. Był to dowód, że Grit został rozpoznany przez Białego Tygrysa. Grit odłożył miecz, usiadł i zapytał, co to są rycersy Syrabusie? W rzeczywistości Grit był w połowie podekscytowany. Ludzie Jana byli wystarczająco uzdolnieni, by podziwiać Brahama. Grit nie rozpoznałby umiejętności grupy Kujijana. Był po prostu głęboko wdzięczny, że został wywołany efekt Boga Ziemi. Naprawdę podobają mi się warunki. Warunkiem aktywacji Boga Ziemi było dotknięcie Ziemi. Istniało prawdopodobieństwo aktywacji i umiejętności, nawet jeśli normalnie siedział lub stał? Że prawdopodobieństwo jego aktywacji było znacznie częstsze niż bok błyskawicy, który miał prawdopodobieństwo aktywacji podczas lotu. Oczywiście dużym powodem był nakładający się na siebie opcje na ramienników i getrów. Que skinął na zamaskowanych ludzi, aby się cofnęli i wyjaśnił: rycerz rabu to sprawiedliwa grupa założona przez Hanga Gildonga. Ostatecznym celem jest odebranie bogactwa skorumpowanym urzędnikom i przekazanie go z korzyścią dla ludzi, a także ukaranie Angbanów, którzy wprowadzają ludzi w błąd fałszywymi mitami. Widzę to była odpowiedź, której spodziewał się Grit. Grit często słyszał historię Hwanga Gildonga i zdał sobie sprawę, że Chwang Gildong był oparty na Hong Gildongu. Osobą, która dała bezzębnym tygrysom protezy, był również Hwang Gildong. Jestem pewien, że jest dobry. To była wspaniała wiadomość, że Hwanga Gildong był wrogo nastawiony do Yangbanów. Byłby silnym zwolennikiem. Jak walczysz z Yangbanami? Grupa Kuijana była wyraźnie silna. W szczególności blady uczony był bliski legendy, więc według Grida ogólny poziom rycerskich rabusiów powinien być niezwykle wysoki. Niemniej jednak brakowało. Yangbany był zbyt silny. Sam Hwang Gildon był legendą i nawet jeśli jego dyrektorzy byli quasi legendami, nie był w stanie stawić czoła Yangbanom z użyciem siły. Informujemy ludzi o rzeczywistości Yangbanów. Czy to nie mądre? Chwang i rycerscy zbójcy pojęli główny punkt. Wiedzieli, że Yangbany stały się silniejsze, stając się obiektami wiary i starali się to stłumić. Bez ich działań garami Yangban byliby znacznie silniejsi. Być może nie wygrał bitwy z Yangbanami. Grit naprawdę lubił rycerskich rabusiów. Spotkali się po raz pierwszy, ale czuło poczucie koleżeństwa. Przy okazji, jak zauważyłeś, że mity o tej ziemi były fałszywe, to dzięki Chwang Gildong. Legenda czy transcendentna nie da się łatwo dać się zwieść Bogom oszustwom. Teoista Sabajek wiedział również, że mity o tej ziemi są fałszywe i przygotowywał się do wojny z królestwem chwan. Problem polegał na tym, że metody Sabaeka były błędne. Jednak Grit uważał, że Hwang Gildong był inny. Ponieważ Hwang Gildong opierał się na Hong Gildong, egzystencji i sprawiedliwości, Grit pomyślał, że Hwang Gildong będzie tym samym. Czy mogę spotkać się z Hwang Gildongiem? Tak jak poprosił Grit, jedzenie wyszło. Na szczęście nie było to dania z kukułką. To była pieczona kaczka i danie warzywne, a smak był świetny. Chrupiąca kaczka skórka została pokryta warzywami i sosem, co sprawiło, że miała ochotę ją zjeść. Możemy służyć Hwangu Gildongowi, ale nie da się uchwycić jego ruchów, ponieważ jest kimś, na kogo poluje. Więc jak zwykle wchodzisz w interakcję. Jeśli Hwangu Gildong przekaże nam rozkazy w liście, podejmiemy odpowiednie działania. Wszystkie oddziały rozsiane po całym kontynencie działają tak samo jak my. Nie ma sposobu, abyś najpierw skontaktował się z Hwangu Gildongiem. Nie, widzę. Wydawało się to bardziej ostrożne niż konieczne, ale było to naturalne. Wrogowie rycerskich rabusiów byli tak silni, że musieli zachować tajemnice, aby nie zostać odkrytymi. Grid zjadł posiłek z dwunastoma zodiakami, a potem przeszedł do sedna. Chcę poznać dokładne miejsce pobytu czarnego klejnotu żółwia. Lokalizacja klejnotu czarnego żółwia była tajemnicą Poliszynela. Powszechnie wiadomo, że klejnot czarnego żółwia jest przechowywany w miejscu zwanym twierdzą Haoksin. Jednak powodem, dla którego Grid przybył do Yonk's zamiast Haoksin, była Rada dwunastu Zodiaków. Banguli powiedział mi, że twierdza Haoksin znajduje się na wschodzie. Czarny żółw był Bogiem Północy. To miało sens, aby czarny klejnot żółwia był przechowywany w najbardziej wysuniętej na północ części królestwa Xing to było tak, jakby łuk Czerwonego Feniksa był trzymany w pankei najbardziej wysuniętej na południe części Królestwa Ho. Słyszałem, że Klejnot Czarnego Żółwia jest przechowywany w jednym z trzech miejsc: Boguan, Huawu, Hiaodzu. Który z tych trzech to jest? Jam przechylił głowę. Był trochę zdziwiony. Z drugiej strony zgodził się blady oczony zwany Ying. osoba wyróżnienia: Jesteś inny. W przeciwieństwie do tego, co jest znane światu, Czarny Tortoise Jewel Haoxin był fałszywy. Oczywiste jest, że prawdziwy Klejnot Czarnego Żółwia znajduje się w jednym z trzech miejsc, o których wspomniałeś. Więc gdzie to jest? Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że będzie to Hiodzu. Czemu? To dlatego, że wojska w Hiaodzu zostały wzmocnione zaraz po tym, jak królestwo hostraciło łuk Czerwonego Feniksa. Ach, utrata łuku Czerwonego Feniksa wywołała alarm w królestwie Hwan. Myślę, że nakazaliby księgi innym królestwom gruntowne zaostrzenie zabezpieczeń wokół artefaktów czterech bogów. W tamtym czasie zwiększono tylko wojska w Hiaodzu, więc istnieje duża szansa, że Hiodzu będzie zawierać klejnot czarnego żółwia. Tak, to może być zwód, ale nie sądzę. Braham przerwał. Istnieje duża szansa, że klejnot czarnego żółwia znajduje się w jednym z tych trzech miejsc, jeśli przebywa tam Yangban. Od czasu skrzeszenia Czerwonego Feniksa, ostrożność królestwa Hwan była znacznie wyższa. Bardziej prawdopodobne było, że Yangbany będą bezpośrednio chronić artefakty czterech bogów. Yin skinął głową, słysząc rozumowanie Brahma. Ja też mam ten sam pomysł. Wyślij list do moich kolegów w tych trzech obszarach, aby natychmiast zbadali sprawę. Dziękuję ci. To była długa rozmowa. A tak przy okazji, dlaczego szukasz klejnotu czarnego żółwia? Kuijan nagle podniósł rękę, jakby był uczniem, i zapytał, Grid odpowiedział: Jakby to było oczywiste, muszę to zabrać i wskrzesić Czarnego żółwia. W przeszłości nieznana osoba, Błękitny Tygrys, była w stanie przejąć Czerwonego Feniksa, ponieważ bezpieczeństwo było zaniedbane. Jednak teraz królestwo Chwan było świadome istnienia siły, która odsłoniła zęby, a nawet pozwoliła na wskrzeszenie Czerwonego Feniksa. Czy można było ukraść klejnot Czarnego żółwia, którego strzegł Jan Kui Yang pytał, ale jednocześnie był pełen oczekiwań. Wydawało się to możliwe, gdyby to był mężczyzna przed nim. To zły czas. Może to mieć negatywny wpływ na konkurencję krajową? Grupa S. posiedzenie. Stało się tak, ponieważ złapali, że operator próbuje się ruszać. Kryptonimes 001 nazywał się Hanul, był najwyżej postawionym NPC, który mógł przyznawać zadania wielu graczom. Największy incydent na kontynencie wschodnim wskrzeszenie Czerwonego Feniksa zmusił go do ponownego działania. Czy operator próbuje uzyskać pomoc? Przewodniczący Lim Heolcho pospieszył do sali konferencyjnej i zapytał, siadając, Hanul, który dorastał w cyklu awansu, którego bogowie doświadczali każdego roku, obecnie spoglądał w dół. Miał niezadowolony wyraz twarzy, gdy patrzył na czerwone, południowe niebo. Tak, równowaga ustalona przez Morfeusza oznacza, że pięciu seniorów nie może się ruszać, więc szybko przyciąga graczy. To jest złe, czas zmartwychwstania Czerwonego Feniksa był zbyt szybki. Ten incydent był zaskakujący dla przewodniczącego Lima który cenił grid bardziej niż ktokolwiek inny. Nie spodziewał się, że grid tak łatwo wskrzesi Czerwonego Feniksa. Fajnie jest oglądać nieoczekiwane, ale tym razem nie mogę się tym cieszyć. Hanul zamknął oczy i powoli machał rękami. Był jak dyrygent na tle wspaniałej muzyki. W tym samym czasie. Zew niebios. Ukryta misja. Istota transcendentalna potrzebuje twojej pomocy. Udaj się do Hiaodzy w Królestwie Xing. Ci, którym grozi kradzież ich skarbu przez nieznane zło, pragną twojej pomocy. Warunki wykonania zadania? Przyjedź do Hiaodzy w ciągu tygodnia. Nagrody za zaliczenie zadania. 1. Utwórz połączone ukryte zadanie. 2. Zdobądź dwa poziomy. Kara za niepowodzenie zadania? Brak. To samo okno zadań pojawiło się przed wszystkimi graczami z tysiąc najlepszych ujednoliconych rankingów. Nagrodą było zdobywanie dwóch poziomów. To była nieodparta misja dla wysokich rangą. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany rozdział 1196. Dwa poziomy. WOW, nagrody są szalone. Reakcja tysiąc najlepszych graczy, którzy otrzymali zadanie CRO z Ravens, była gorąca. Tak zwani Hick Rankers mieli co najmniej 370 poziom. Trudno było zdobyć 4-5% doświadczenia po całym dniu polowania, zadania, które dawały poziomy jako nagrody były trudne do wyczyszczenia. Nagła misja, która dała dwa poziomy, była jak deszcz w odpowiednim czasie podczas suszy Czy to wydarzenie? Grupa S.A. w końcu nauczyła się radzić sobie z nastrojami społecznymi To była niespodzianka, która sprawiła, że ludzie zaczęli podejrzewać faworyzowanie Wzmocnienie, rysunek, produkcja i tym podobne Za każdym razem, gdy przeprowadzono wszelkiego rodzaju treści probabilistyczne Rankingi byli zajęci przeklinaniem na grupę S.A. Teraz rzadko chwalili grupę S.A. i drżeli z radości Trwało to tylko 10 sekund Limit czasu misji to tydzień Co? To cholerstwo To był okres ogólnopolskiego konkursu do końca rozgrywek krajowych pozostał jeszcze jeden dzień, a było to mniej więcej trzy dni w czasie gry. Oczywiście większość wysokiej rangi zawodników brała udział w ogólnopolskim konkursie. Dotarcie do pewnej części kontynentu wschodniego w ciągu zaledwie czterech dni było praktycznie niemożliwe. To wydarzenie to bzdura, to tylko dokucza nam. TSA XXXX to za dużo. Jeśli taka misja zostanie wydana w tym czasie, sprawiedliwość uczestników konkursu i osób nieobecnych w konkursie będzie inna. To zaszkodzi wzrostowi uczestników konkursu krajowego. Kto weźmie udział w ogólnopolskim konkursie, jeśli za każdym razem będziemy tak trafieni? W przeszłości GRID wydał rozkaz zabicia Veradin. Zamiast go potępiać, wysocy rangą rangą zgodzili się lub sympatyzowali, ponieważ utożsamiali się z GRIDem. Wysocy gracze z wysokim wskaźnikiem udziału w konkursie krajowym musieli zrozumieć i obronić GRID, który poniósł straty podczas konkursu krajowego. Tylko wtedy mogli uniknąć tego samego, co GRID. W tym momencie uderzył ich podobny wzór. Nie było to zasługą graczy, ale tyranii firmy produkującej gry. Grupa SA, która zdominowała świat, nie zmieniła się od incydentów Veradin. Nadal byli aroganccy. Czy to propozycja grupy S, aby biorący udział w ogólnopolskim konkursie ponosili karę w zamian za nagrody, jakie mogą otrzymać? Jeśli utrzymają to stanowisko, czy nie wiedzą, że prędzej czy później zostaną zbojkotowani przez szeregowych? Ile razy grupa S nie dbała o społeczne? Prowadzą gry zgodnie ze swoimi upodobaniami, więc nie będą nas słuchać, bez względu na to, co powiemy. Po kilku latach tylko zawodnicy niskiego poziomu wezmą udział w ogólnopolskim konkursie i będą tego żałować. Największym problemem w tej chwili jest nastawienie opinii publicznej. Nikt nie ma problemu z tym, jak grupa S.A. traktuje uczestników ogólnopolskiego konkursu. Jeśli ludzie wspólnie wstają i protestują, traktowanie uczestników może się poprawić. Szkoda, że milczą. Dla zwykłych graczy konkurs narodowy jest jak świętowanie. Dlaczego mieliby zwracać uwagę na dobro silnych graczy, skoro monopolizują nagrody za udział w konkursie krajowym? Nie ma na to odpowiedzi. Grupa S.A. nigdy się nie zmieni, a w przyszłości będziemy przegrywać za każdym razem, gdy dołączymy do ogólnopolskiego konkursu. Problem polegał na tym, że kwest nagradzający dwa poziomy miał miejsce podczas ogólnopolskiego konkursu. Zawrzały skargi zawodników biorących udział w ogólnopolskim turnieju i strzała potępienia wymierzona została w grupę ESA. Gracze udali się do biura operacyjnego, aby zażądać swoich praw. Wydłuż termin wykonania zadania wezwanie z niebios. Odpowiedź, którą otrzymali, była oczywiście zgodna z oczekiwaniami. To nie jest możliwe. To niesprawiedliwe. Co? Ty nie wiesz, że obecna sytuacja jest niesprawiedliwa? Dlaczego to niesprawiedliwe? Nie brałeś udziału w ogólnopolskim konkursie i nie zdobyłaś nagród? Wydłużenie terminu dla Państwa wygody zwiększy niezadowolenie tych, którzy nie biorą udziału w ogólnopolskim konkursie. Cholera. W zamian za rezygnację z nagród ci, którzy nie wezmą udziału w ogólnopolskim konkursie, będą się rozwijać i korzystać z gry. Dlaczego mówią, że to my czerpiemy jednostronne korzyści? Grupa SA odpowiedziała: ta misja jest częścią rozwoju w grze dla nieuczestniczących. Nieprzyzwoita sofistyka. To nie ma sensu. Cholerny. Konkurs krajowy jest zabrudny. Zawodnicy byli niezadowoleni z postawy grupy SA i zadeklarowali rezygnację z ogólnopolskiego konkursu w trakcie jego trwania. Jednak urzędnicy grupy SA nie mrugnęli okiem. Celem ogólnopolskiego konkursu jest zbliżenie świata z satisfy. Uczestnicy są zobowiązani do pomocy w podnoszeniu świadomości Satisfy. Jako gracz Satisfy musisz być przykładem dla świata. Jeśli zrezygnujesz z ogólnopolskiego konkursu bez poczucia odpowiedzialności, zostaniesz pozbawiony wszystkich dotychczas zdobytych medali i odpowiadających im nagród. Będziesz także ukarany w przyszłych zawodach krajowych. Ten XX w końcu przeklinanie trwało nadal. Różnica doświadczenia w wysokości 1% wystarczyła, aby codziennie zmieniać rankingi. Dlatego postawa grupy SA, która groziła im w imię zasad, zamiast dbać o pozycję im rankingu, spowodowała, że gracze porzucali wulgaryzmy. Napięcie sytuacji osiągnęło szczyt XX Rób co chcesz. Ukarane. Daj mi to. Rób co chcesz. Nigdy więcej nie wezmę udziału, bo ogólnopolski konkurs jest zbyt brudny. Zeskakująco było wielu graczy, w szczególności ci, którzy w ciągu ostatnich czterech dni nie zdobyli srebrnych ani złotych medali, zrezygnowali z kwalifikacji do udziału w ogólnopolskim konkursie. Z drugiej strony zdobywcy złotego medalu wahali się przed wycofaniem się. Mimo to pozostawili ostrzeżenia dla grupy SA, która starała się utrzymać sytuację pod kontrolą. Rozumiem ich stanowisko. Gracze odeszli. Wzrok wszystkich pozostałych pracowników w cichym biurze przyciągnął dyrektor John Sangmin. Jon Sangmin wykazywał znaki znużenia. Poleciał do Nowego Jorku, aby poprowadzić krajowy konkurs i walczył od miesięcy, więc nic dziwnego, że był zmęczony. Był pełen oczekiwania, że jego ciężka praca skończy się za jeden dzień, ale czuł się okropnie, ponieważ nagle doszło do tak absurdalnej sytuacji. Nie podobało mu się grid, który tak bardzo lubił? Ja też tego nie rozumiem. Ale co mogę zrobić? Zmiana tego dałaby im zbyt wiele korzyści w porównaniu z osobami nieuczestniczącymi i jest to niesprawiedliwe. Przede wszystkim, zasadą było to, że management nie ingerował w to, co wydarzyło się w grze. Nie mieli uprawnień do interwencji. Cała historia Satisfy została napisana przez przepływ świata i pływających w nim graczy. Przewodniczący Lim heol Ho zawsze na to nalegał, wykonuje tylko polecenia przełożonych. Reżyser Johan Sang-min przełknął jego długie słowa i skończył. Wyraził rozczarowanie, że obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na promocję ogólnopolskiego konkursu w przyszłości. Konkurs krajowy był tylko wydarzeniem incydentalnym. Wartość Satisfy mieściła się w Satisfy. Reżyser Johan Sang-min uważał, że będzie zadowolony, o ile gracze nie porzucą Satisfy. Oczywiście, szkoda. Johan Sang-min włączył monitor, który był wyłączony. Ekran wypełnił panoramiczny widok zamku króla Demonów. Bramy wschodnia, zachodnia, północna i południowa Były strzeżone przez czterech niebiańskich królów, a król demonów stał na najwyższym terasie zamku. Damian był nową gwiazdą za krał Deligrid. Miał Archanioła jako członek czterech niebiańskich królów i miał przytłaczająco lepsze zdrowie niż zeszłoroczny król Demonów. Jego wzmocnienia i zdolność regeneracji, którym wykraczały poza zdrowy rozsądek, byłyby katastrofą dla pretendentów. Jednak nie został zauważony. Nie sądzę, że jesteś jeszcze skazany na bycie protagonistą. Było to w czasie, gdy on sangm żal Damiana. Isabelhan proszę poczekaj. Siwowłosy mężczyzna w hełmie, który wydawał się zrobiony ze smoczej czaszki, modlił się żarliwie. Po śledzeniu wszystkich wydarzeń z ostatnich czterech dni był całkowicie przytłoczony przez Króla i członków Overgarret. Proszę, powstrzymaj tych okropnych ludzi przed przybyciem tutaj. Czterech niebiańskich królów spojrzało na króla demonów, który wydawał się żałosny w porównaniu z jego majestatycznym wyglądem. Czy chciałbyś rzucić? Nie polecam. Gracze, którzy wrócili ze spotkania z dyrektorem Johan Sangminem, najpierw odwiedzili gracze należących do Overgarret Guild. Miał przekazać powagę sytuacji członkom zespołu Overgaret, którzy mieli wpływ zarówno pod względem umiejętności, jak i sławy. Uważali, że jeśli członkowie Overgaret zbojkotują ogólnopolski konkurs, inni gracze zgodzą się z nimi, a grupa SA niechętnie zmieni ich nastawienie. To było pokręcone od samego początku. Reakcja członków Overgaret Guild były zupełnie inne niż oczekiwano. Nie podoba mi się ta misja. Członkowie Overgaret negatywnie odnosili się do samego zadania ze Niebios, nawet jeśli w nagrodę przyznawano dwa poziomy. Gracze zastanawiali się, dlaczego? Myślisz, że nie zdążysz dotrzeć do celu na czas? Wtedy członkowie Overgaret odpowiedzieli. Nie martwiłbym się, gdyby to było to. Jest kilka osób, które były na księg. Jeśli jest tydzień, to termin ledwo może zostać dotrzymany. To po prostu naprawdę paskudna misja. Nie, nie martwimy się tym. Mamy skunki, nie martwimy się znalezieniem drogi. Gracz zapytał, więc w czym problem? Czy słyszałeś plotki o wyprawie na rzeź Kowala? Ech, tak. Słyszałem o tym. Graczę skinęli głowami na pytanie i z huki. Kilka lat temu miała miejsce misja, której celem byli wszyscy Kowalensatiswy. W tamtym czasie nie było wiadomo, jak dostać się na wschodni kontynent, więc w zadaniu uczestniczyły tylko setki Kowali. Grążyły pogłoski, że kowale Wergaret, którzy przeszli na wschodni kontynent, wpadli w pułapkę i zginęli marnie. Czy o tym mówisz? Tak, istnieje duża szansa, że osoba, która zleciła to zadanie, i osoba, która zleciła to zadanie, to ta sama osoba. Kto to jest? Yangban. Członkowie Wergaret wiedzieli, że Garem był tym, który zabił kowali. Po prostu nie było wiadomo, że Hanul był tym, który stworzył zadanie. Oczywiście waga nazwy Yangban była wystarczająca. Hej, to był Yangban. Twarze graczy były białe. Byli wysokimi rangą i posiadali informacje o kontynencie wschodnim, więc wiedzieli, że Yangbanowie są bogami. Byli także bogami, którzy uważali ludzi za trywialnych. Jej słuka uśmiechnął się do graczy, którzy byli sztywni jak posągi. Nie będą się angażować w nic dobrego. Czy to nie jest w porządku? Nikt temu nie zaprzeczył. Gdy gracze zdali sobie sprawę, że ta misja nie była dobra, cofnęli się i odeszli. Wkrótce głos Lawela odbił się echem w poczekalni, w której znajdowali się tylko członkowie O'Vergaret. Dobra robota. Głos dobiegł z telefonu. Jej słuka zmarszczył brwi. Czy to naprawdę wystarczy? Według analizy Lawelaci, którzy przyjęli misję, prawdopodobnie znajdowali się w wrogiej grid pozycji. Jeśli twórcą zadania był Yangban, złym wspomnianym w zadaniu był prawdopodobnie Grid, który był wrogo nastawiony do królestwa i fan. Overgard Guild była w stanie powstrzymać szeregowych od udziału w zadaniu. Myślę, że lepiej byłoby szczerze przekonać ich, by nie byli wrogo nastawieni do grid i się poddali. To trochę prowokacyjne. I słucha, czy nie powinieneś wiedzieć lepiej niż ktokolwiek inny, że duma wysokich rangą jest tak wysoka jak niebo? Kaszel. Jeśli mówisz o gridzie, jednocześnie sugerując, że nie powinni się z nim mierzyć, wywołałoby to poczucie wyzwania w rankingu. Zmierzdziłoby również dumę grida, jeśli poprosisz ich, aby zrezygnowali dla wygody grid. Potrzebna była więc odpowiednia koordynacja. Jest to poszukiwanie, w którym splecione są yangbany. Jeśli istnieje możliwość wpadnięcia w pułapkę jak kowala kilka lat temu, wystarczy po prostu zasiać ten poziom świadomości. Już samo to spowoduje, że duża liczba osób zrezygnuje z zadania. A co z tymi, którzy się nie poddają? Jej słukę zadrżała, przypominając sobie siłę yangban, której doświadczyła z pierwszej ręki. Grid będzie zbyt trudny, jeśli nawet niektórzy z wysokich rangą graczy dołączą do Yangbanów. Nawet Braham nie mógł sam powalić Gadama, dlatego musimy natychmiast pomóc Grid. Nie! W momencie, gdy zrezygnujesz z krajowego konkursu w środku, wszyscy rankingi wezmą udział w zadaniu. Będą myśleć, że oszukałeś ich, aby zmonopolizować nagrody za misję. Przede wszystkim musisz zdobyć nagrody w konkursie krajowym. Musisz uzyskać jak najwięcej oddechów, aby pomóc Gridowi na dłuższą metę. Więc co zamierzasz zrobić? Wyślesz Mercedesa i Piaro do Grid. Nie! Nie możemy zmusić tak wielu cennych talentów do rozpaczliwej sytuacji. Już znacznie zmniejszyliśmy siłę wrogów. Co jeszcze możemy zrobić? I bądź spokojny. Możesz być zaślepiony z powodu swojej miłości do Grid, ale wszyscy doświadczają porażki. Osobą, która poniosła więcej porażek niż ktokolwiek inny, jest Grid. Co ty mówisz? Dobra passa Grid dobiegła końca. Nadszedł czas, aby wrócił do ręki Ty, twarz i poczerwieniała. Poczuła niedowierzanie, że Lawel tak łatwo mogła mówić o porażce Grida. Lawel jej powiedział, teraz Grid walczy z bogami. Czy myślisz, że Grid wygra i podbije świat bogów? Musisz wiedzieć, że wiara, która jest poza rozumem, jest tylko ciężarem dla Grid. Grid nie jest Bogiem. Nie zawsze może im wygrywać i nie zawsze może sprostać Twoim oczekiwaniom. Ysuka pochyliła głowę. Zdała sobie sprawę, jak bardzo jej niejasna wiara obciążyła Grid. Schodzi głowę i skup się na konkursie narodowym. Lawel odłożył słuchawkę. Atmosfera cichej poczekalni stała się ciężka. To nie był tylko Ysuka. Jure i członkowie Overgaret mieli to samo zdanie o Gridzie. Kiedy to się zaczęło, zaczęli brać zwycięstwo i sukces Grida za pewnik. W pozostałych imprezach jest wiele złotych medali. Kiedy Grid wróci, damy mu oddechy, aby go zachęcić. Chris przerwał ciszę. Wszyscy członkowie Owerga zginęli głowami z determinacją. W tym samym czasie, to jest zabawne, sieć przecinała góry i rzeki. Żadne przeszkody go nie zatrzymały. To był majestat Boga Ziemi. Za każdym razem, gdy Grid go aktywował i zmieniał teren w równinę, intensywność sprawiała, że szorskie góry stawały się równej wysokości. Grid szedł spokojnie z rękami za plecami. Czy to osoba, grupa Kui i Yanga podążająca za Gridem, maskała językami. W ich oczach Grid wyglądał bardziej jak Bóg niż Yangban. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1197. W oddali słychać było dźwięk. Czy był to torek największej bestii świata? Grupa Jana wciąż była zaskoczona tym dźwiękiem, mimo że nie słyszała go kilka razy, a ich oczy były skupione na chodzącej siatce. Nad ciałem grida unosiła się biała mgiełka. Była to scena zstępującego Boga. Zasymilowała się z oddechem białego tygrysa. Wejdź w stan Boga ziemi i przejmij kontrolę nad ziemią. Świat, który widział Grit, zmienił się. Pole, skały, wzgórza, góry i tym podobne. Wszystko, co zostało sklasyfikowane jako teren, rozbłysło fluorescencyjnym światłem. Jego oczy zawirowały. Grid wpatrywał się w wzgórza i pośpiesznie narysował sobie w głowie równinę. Mana Grida została natychmiast zużyta, a wzgórze zatonęły. Obszar został zamieniony w równinę. To był cud. To była moc Boga. Grid miał ochronę Białego Tygrysa i mógł wykorzystać część jego mocy ziemi, dzięki czemu mógł zmieniać pobliski teren według własnego gustu. Dozwolona liczba zmian wynosiła jeden, a czas trwania tylko 30 sekund, ale był to już znaczący i pomocny efekt Grid biegł z dumą po równinie, gdy Braham uderzył go w serce. Czy nie jest to zbyt nędzne, by można je było nazwać mocą Boga Ziemi? Było to łatwe, nawet jeśli nie byli bogami. Niezależnie od tego, czy było to wzgórza, czy góra, mógł je magicznie zniszczyć. Grid obalił słowa Brahama. Czy to nie jest tylko akt niszczenia natury? Zaletą tej umiejętności było zachowanie przyrody. Grid był tak nieugięty, że raczej zdenerwowany Braham pomyślał o tym, zanim skinął głową. Rzeczywiście, im bardziej zachowana jest przyroda, tym silniejsza jest koncentracja many. Można więc powiedzieć, że zdolność bogów do przekształcenia terenu w równinę bez niszczenia wzgórz jest wielka. To był dla niego dobry wynik. Akceptował to i odpuszczał, kiedy Grid rozmawiał z Brahamem. W rzeczywistości prawdziwa siła Boga Ziemi nie zmienia tego obszaru w równinę. Prawdziwą mocą Boga ziemi jest to, że obszar ten można przekształcić w labirynt. Więc po co zamienić go w równinę? Właśnie teraz, gdy ścigała cię grupa kb 1 czy nie udałoby ci się uciec o wiele łatwiej, tworząc labirynt? Muszę narysować strukturę w mojej głowie, ale jest to trudne. Rozumiem. Nie minął dzień czy dwa, kiedy mózg Gridania działał dobrze. Braham nie powiedział nic więcej. Grupa Qiyana i 12 Zodiaków nie odważyli się tego kwestionować, aby chronić godność Grida. Trudno robić to dobrze od początku, chyba że jesteś geniuszem. Do tej pory Grid miał coś wspólnego podczas formowania równin. Wszystkie zostały wykonane w 3 sekundy. Wydawało się, że wybór terenu do zmiany i przeprojektowania struktury tego, co miał zostać zmieniony, trzeba było zrobić w 3 sekundy. Nic dziwnego, że Grid potrzebował czasu na adaptację. Wśród tych, którzy nie są geniuszami, jedynym, który może w pełni wykorzystać moc mistrza podziemi, mistrz szlochów, o którym myślał Braham, to jest spikantny Ogbal. Eat Spicy Jodbal zbudował ponad 30 lochów i pomógł wielu graczom w Overgaard Kingdom, dzięki czemu jego prestiż dotarł do uszu Brahama. Powinienem poprosić go o zbudowanie piwnicy magicznej wieży, która wkrótce zostanie zbudowana. W chwili, gdy Brahama wpadł na tę myśl, westchnienie. Gdy czas trwania boga ziemi dobiegł końca, a obszar, który został przekształcony w równinę, zamienił się z powrotem w wzgórza, Grid zwolnił i odetchnął z ulgą. To jest pierwotnia umiejętność lottoklasowa. Bóg ziemi mógł być aktywowany raz na trzy godziny. Był to czas odnowienia, który nie różnił się znacząco od tak zwanych umiejętności ostatecznych. Były jednak rzeczy, o których nie należy zapominać. Bóg Ziemi miał nakładające się szanse aktywacji. Gdyby szanse nie były skumulowane, szanse na to, że zostaną uruchomione, byłyby znacznie mniejsze niż teraz. Strasznie było o tym myśleć. Właściwe jest wykonanie Zestawu Białego Tygrysa. W przyszłości, kiedy zrobię jeszcze jeden sprzęt z oddechu Białego Tygrysa, który wchłonął Czerwonego Feniksa i skompletuje Zestaw Białego Tygrysa, będzie większa szansa na aktywację Boga Ziemi. Idealnym scenariuszem było ożywienie Czarnego Żółwia i otrzymanie jego błogosławieństwa. Wtedy oddech czarnego żółwia może być połączony z oddechem innego z czterech bogów, tak jak oddech czerwonego Feniksa. Na koniec zamierzam wskrzesić wszystkich czterech bogów. Mógłby łączyć oddechy zgodnie ze swoimi upodobaniami. Grid był w trakcie przedstawiania wspaniałej przyszłości, gdy jego wizja coś uchwyciła. Na szczycie bujnej góry wisiała chmura, przypominająca białe brwi starszej osoby. Rzeka otaczająca górę śniła jak droga mleczna na ziemi. To jest góra Bajkmi. To wejście do Hiodzu. Zgadza się. Powinno to zająć jeszcze dwa dni, ale dotarło szybko. Grupa Kuje Jana uśmiechnęła się. Góry, na które wspinanie się powinno zająć im dużo czasu, z łatwością pokonali dzięki Gridowi, więc było to dla nich niesamowite i przyjemne doświadczenie. Myśleli, że będą rozmawiać o tym dniu do końca życia. Nagle rzeka gwałtownie się zmieniła. To armia. Musieli się spodziewać, że przyjedziemy. Rzeka, a potem ziemia zatrzęsła się. Chmura kurzu unosiła się z daleka, daleko za rzeką. Musimy szybko przyprawić się przez rzekę, bo kupują dok. Kuijan podbiegł do rzeki, wspiął się na łódź i chwycił wiosła. Skinął na Grida, aby wszedł na pokład łodzi, ale grupa Grida pozostała na miejscu. Kuijan nalegał. Musimy się spieszać. Rzeka była jak może i jest niewielka, ale niełatwo ją było przekroczyć. Pierwotnie planowali wynająć tu duży statek, ale mieli nieszczęście, że widzieli tylko prom. Chłoinu uspokoił zaniepokojonego Kuijana. Zejdź z łodzi. Wiedzieli, że nadchodzimy i wysłali armię. Myślisz, że nie przygotowaliby niczego innego? Kuijan z opóźnieniem zdał sobie sprawę, że woda wypełnia się w niezauważalnym tempie z dna łodzi. Celowo wywiercono mały otwór. To nie był przypadek, że nie było dużych statków. Niemal stał się duchem wody, ponieważ pragnął pośpiesznie przeprawić się przez rzekę łodzią. Ludzie Kuijana wyskoczyli z łodzi i spojrzeli z szacunkiem na grid. Naturalnym było odczuwanie szacunku dla Grida, który miał nie tylko moc boską, ale także umiejętność rozpoznawania pułapek. W rzeczywistości nawet Grit nie wiedział, że istnieje pułapka. Umiem latać, więc dlaczego miałbym brać taką małą łódkę? Grid skupił swoje zmysły. Jego transcendentne wzroki słuchmierzyły liczbę żołnierzy zbliżających się do rzeki. Jest ich ponad tysiąc. To było za daleko, żeby to jasno pojąć. Między nimi była rzeka, więc rezonans od podłoża był nieregularny. Grid zmarszczył brwi, Abraham oświadczył: jest tam cztery tysiące osób. Oprócz Huiina, ludzie z grupy na przekrzywili głowy. Kim był ten człowiek, który na pierwszy rzut oka wyglądał zwyczajnie, a który potrafił zmierzyć liczbę żołnierzy patrząc na kurz? Może nie jest przeciętną osobą, ale poczuli, że przekroczyli granice, gdy zobaczyli, jak Grid traktuje go uprzejmie. Według śledztwa przeprowadzonego przez rycerskich zbójców, w Hiaodzu stacjonuje mniej niż trzy tysiące żołnierzy. A jednak mówisz, że jest ich czterotysięczny. Nie sądzę, że powinieneś wyciągać pochopne wnioski. Kuiyan Jan wyrażał swoje niedowierzanie, kiedy Chłoin zablokował mu usta. On jest legendą. Ktoś równoważny Fangowi Gildongowi. to były szokujące słowa. W tym samym czasie Braham użył magii muchy i poleciał do centrum rzeki Bajkmi. Zwiększył swoją magiczną moc za pomocą manadrajni i sięgnął przez rzekę Giurajiden. Nastąpił złoty błysk i powstała burza. W rzece pojawiła się kolumna wody z powodu wstrząsu elektrycznego, który przetoczył się przez nią i nieprzytomne ryby wypłynęły na powierzchnię. Siły jadł na linii frontu zostały zmiecione przez eksplozję. Krzyki odbijały się echem w kurzu i wkrótce ucichła. Góra trupów była widoczna przez kurz, który opadł, zanim zemdlała ryba w ogóle się obudziła. Ciężko uzbrojeni żołnierze kotawili i pienili się, nie mogąc przezwyciężyć skutków Jedno uderzenie. Ludzie ku Jana byli podwójnie zaskoczeni. To było niewiarygodne, że liczba żołnierzy była taka sama, jak oszacował Braham, że wszyscy zostali zgładzeni jednym zaklęciem. Tym, który był jeszcze bardziej zaskoczony, był Grid. Czy używał magii wysokiego poziomu? Grid nie była magią legendarną, ale najwyraźniej była to magia najwyższego poziomu, która była wyłączną własnością wielkich ludzi zwanych wielkimi magami. Braham zniszczył Talosa, pierwszego sługa Jatana, podstawową magią, więc szokujące było dowiedzieć się, że pokonał armię magią wysokiego poziomu. Braham, który właśnie wrócił na stronę Grida, powiedział z niezadowoleniem, każdy Bóg ma wspólną moc. Czy wiesz co to jest? Zobaczmy. To wezwanie tych, którzy im służą. Prostym przykładem są kapłani i paladyni Rybecca. Ci, których chroni Rybecca, mając od powrotu do zdrowia i wzmocnienia. Tak. Rozumiał, co Brachem miał na myśli, ale nie wiedział, dlaczego ta osoba teraz o tym mówi. Glitzkin głową i od razu przeszedł do sedna. Wygląda na to, że pięciu seniorów chroni tutejszych żołnierzy. W przeciwnym razie poziom żołnierzy jest tak wysoki, że trudno to zrozumieć. Oznaczało to, że pięciu seniorów, którzy najwyraźniej pozostawili pracę Jangbanom i obserwowali sytuację, faktycznie interweniowało pośrednio. To było jak grom z jasnego nieba dla Grida, którego przytłoczyły same Jagobany. Braham poinformował zdenerwowanego Grida: Przybyliśmy tutaj z myślą o porażce. Nie zapomnij o tym i nie przesadzaj. Tak, wiem o co ci chodzi. Tak, nigdy nie spodziewał się, że będzie mógł od razu przejąć klejnot czarnego żółwia. Na razie celem było zebranie informacji, takich jak dokładna lokalizacja czarnego klejnotu żółwia i na poziomu wroga. Nie było tylko jednej szansy: w każdej chwili mogli przemierzać kontynenty. Dlatego Grid rozkazał w grupie 12 Zodiaków Iko i Jan: Wszyscy, wracajcie. Odtąd Braham i ja pójdziemy sami. Co? O czym mówisz? Ta, która przemówiła była niebieskowłosą, piękną kobietą, wyższą od Grid. To był niebieski tygrys jako człowiek. W trakcie tworzenia gatunku na ramienników był -E tygrys, stał się znacznie silniejszy niż wcześniej. W rzeczywistości większość z dwunastu zodiaków była silniejsza niż Grid. Gridowi trudno było przekonać ich do powrotu, kiedy wierzyli, że Grid potrzebuje ich mocy. Grid zapytał, czy możesz sobie pozwolić na zmierzenie się z pięciu seniorami, jeśli wyjdą? Oczywiście nie. Zapomnij o dwunastu zodiakach. Nawet cztery bogowie nie mogliby walczyć przeciwko pięciu seniorom. Dlatego przegrali i zostali zapieczętowani. Jeśli ktoś z Was zostanie schwytany i zapieczętowany przez pięciu seniorów Yangban, może utrudnić zmartwychwstanie czterech bogów. Dlatego musisz tu zostać. Dwanaście zodiaków nie mogło temu zaprzeczyć, ale to nie znaczyło, że się wycofają. Zastanawiali się, co brachami gryp mogliby zrobić sami. To było w czasach, gdy wszyscy nie mogli się łatwo wycofać. Musimy wierzyć w Boga przesadnego. Do przodu wystąpiła urocza dziewczyna z lekko wystającymi przed nimi zębami. To był tosun. Nauczony Bóg już dokonał czegoś niemożliwego. Dobrze jest do niego wierzyć i czekać na niego. Nie zmuszaj tego. Blue Tiger spojrzał prosto w oczy Grida i powiedział: Grit, poddaj się, gdy jest ciężko. Nie poświęcaj się dla tej ziemi, która nie ma z tobą nic wspólnego. Nie masz obowiązku brać za nas odpowiedzialności. Grit uśmiechnął się i wzruszył ramionami. Oczywiście, grupa twil Zodiac Siku i jam pozostała na miejscu, dopóki Grit i Braham nie zniknęli całkowicie po drugiej stronie rzeki. Szczerze modlili się o bezpieczeństwo dwojga ludzi. W tym samym czasie w wchiodzu. Czy to on zabił Garama? Yang Ban Maru zamruczał, gdy wyczuł, że żołnierze pod ochroną punksy zostali zabici jednym ciosem. Za nim ustawiło się dwadzieścia przystojnych mężczyzn i kobiet. Mogli zostać wyeliminowani w teście Hieu, ale chcieli się odbudować. W rezultacie był odpowiednikiem Hangeola. Tyle Yangbanów. czy umrzemy? Stary demon miecza przełknął ślinę, gdy był całkowicie ukryty pod słomianą matą, którą dał mu Hwang Gildong. Wtedy Hwang Gildong go pocieszył. Nie martw się. Nawet jeśli umrzesz, ucieknę sam. Jeden koreańskiego bliny. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać. Rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1198. Teraz jest tam bałagan. Czemu? Co się dzieje? Wydaje się, że migranci zapełnili terytorium podbite przez generała Piaro. Terytoria królestwa Gaussa? Już ach, to niemożliwe! Naprawdę. Wszystkie wioski i miasta nie przyjmują już migrantów i odsyłają ich z powrotem. He, terytorium zostało podbite niecały miesiąc, a ludzie zapełnili się w kolejny miesiąc. Oznacza to, że dobrze jest żyć w naszym kraju. W luchach Reinhardta panowała ciemność królestwa Overgaret. Działy się tam straszne rzeczy, o których nie można było powiedzieć, i było to miejsce dla głośnych przestępców. Podaniu więźniom piskląt do wychowania, grozili, że ugotują kurczaka na oczach więźnia, który się do niego przywiązał. Strażnicy wciąż dyskutowali o niektórych śmiertelnych i okrutnych metodach tortur. Gdyby dobre wieści nie były stale słyszane z zewnątrz, duchy strażników więziennych zostałyby z czasem zniszczone. Ach, ach. Człowiek, który przysłuchiwał się rozmowień wesołych strażników, był zdruzgotany. Nazywał się Burang. Był najlepszym rycerzem królestwa Gaussa, które zginęło dwa miesiące temu. Trzymał twarz i przypomniał sobie ostatnią misję, jaką otrzymał od króla Mezis. Miało to na celu zabezpieczenie królowej nadużycia, aby mogli negocjować z królestwem nadużycia. To był chyba jedyny sposób na zatrzymanie wojny. Burang zrobił wszystko, co w jego mocy, by obronić swoje królestwo. Pół roku przed wojną opuścił swoją ojczyznę, przebrał się za uchodźcę, a nawet udało mu się zinfiltrować królestwo Overgaret. Jednak w końcu mu się nie udało. Jego niepowodzenie przyspieszyło zniszczenie jego królestwa. Wszystko. To wszystko z powodu mojej niekompetencji. Burang przypomniał sobie swoją słabość, że nawet nie był w stanie pokonać młodego księcia, gdy rozległ się dziwny głos. Więzień, który milczał od pierwszego dnia uwięzienia Buranga, po raz pierwszy otworzył usta. Czy jesteś z królestwa Gaussa? Nie martw się o strażników. Po prostu próbują tobą potrząsnąć, blefując. Gauss może jest małym królestwem, ale ma setki lat historii. Królestwo Overgaret nie jest wystarczająco dobre, aby je podbić w ciągu kilku tygodni. Co jeszcze? Terytoria zapełnia się napływem nowych migrantów. Czy uważasz, że to ma sens? Na tej ziemi jest tak wiele narodów, w tym Imperium Sohary. Kto miał migrować do małego narodu, jakim jest królestwo nadrzędne? Tutaj strażnicy są szaleni. Około pół roku temu powiedzieli, że królestwo Overgaret sprzymierzyło się z Imperium. Lord Orków stwili tort z przysiągu wierność królowi z przeciążeniami. Kukuk, co powiesz na to? Czy możliwy jest tylko śmiech? palanty. Jakie to śmieszne kłaść kłamstwo, które nie działałoby nawet na kurczaka. Poczucie winy niesprostania oczekiwaniom króla i rozpacz po utracie ojczyzny. Sfrustrowany burank próbował zignorować wycie więźnia z zamuru. Po prostu po wysłuchaniu nie mógł pozwolić, by wylało się na drugie ucho. Czy ta osoba nie wiedziała, co się dzieje na świecie? Gdzie na świecie był ktoś, kto nazwałby królestwo Overgaret małym narodem? Nie wiem, kim jesteś, ale wszystko, co powiedzieli strażnicy, jest prawdą. Imperium ogłosiło się krwawym sojusznikiem królestwa Overgaret, a władca zmierzchu stał się wiernym psem, podążającym za gridem. Niestety zniszczenie królestwa Gaussa również byłoby prawdą. Ty też jesteś ze strażnikami. Głos więźnia z za ściany ucichł. Silne, mordercze zamiary, które można było wyczuć przez grube ściany, sprawiły, że Burang był zdenerwowany. Czy istnieje taki wielki mistrz? Czy ocalał z wiecznego królestwa? Kim jesteś? Więzień odpowiedział na pytanie Buranga. Nazywam się Reidorn. Jestem szóstym rycerzem, którego uważa się, że przewyższył Piaro. Filer Imperium. Oczy Buranga rozszerzyły się. To ktoś, kto jednym krokiem może przejść przez twierdzę. On był żywy. Jeden z największych talentów epoki mieszkał w tak mrocznym i dusznym lochu w ten upokarzający sposób. Wszyscy ludzie są równi przed królestwem Overgaret. Król Azis miał rację. Od samego początku Overgaret Kingdom było kimś, z kim nie powinni być wrogami. Burang dopiero wtedy zdawał sobie z tego sprawę. Kto to jest? W korytarzu przez żelazne kraty było dużo hałasu, a potem zrobiło się cicho. Krok. Krok. Krok! Krok i kogoś nieznanego zbliżyły się. Grunk. Obok Redon oddychał jak bestia i wypuścił silniejszą intencję do zabijania. Wtedy niespodziewanie. Tety, zabójczy zamiar zniknął jak kłamstwo. W tej chwili Reidorn brzmiał jak przestraszony pies, a nie ranny drapieżnik. Arcemistrz. Reidorn, szósty rycerz poprzednich czerwonych rycerzy. Zgodnie z oczekiwaniami nie wróciłaś do Imperium. Ech, dlaczego masz na myśli poprzednich czerwonych rycerzy? Świat się zmienił, a nowy reżim Imperium nie chce twojego powrotu. Więc Reidorn, chwyć mnie za rękę. To jedyna droga dla ciebie. To była niezrozumiała rozmowa. Grube ściany zasłaniały widok, więc burank nie mógł pojąć zachodzącej sytuacji. Dźwięk cięcia był tak wyraźny, jak dzwoni odbijał się echem w korytarzu. Odgłos spadającego na ziemię metalu nie ustawał? Oszacowano, że kraty trzymające rej w samotnej celi zostały odcięte. To jest niedorzeczne. Cięcie czarnego żelaza jak to? Burang zadrżał na tę niesamowitą sytuację i na jego oczy padł cień. Niezidentyfikowany intruz zbliżył się do żelaznych prętów, trzymając buangę w pułapce. Był młodą pięknością. To nie pasowało do pragnienia w starych i zmęczonych oczach. Obserwował buranga z pozbawioną wyrazu twarzą. Premier królestwa Przeciążonego to bardzo niemądra osoba. Nie powinien był cię tak zamykać, skoro uznał, że masz pożytek. Wybierz, czy umrzesz tutaj zapomniana? Czy też rzucisz mi wyzwanie przeciwnej stronie świata? Ty, kim jesteś? Kogoś, kto sprowadzi wypędzonych bogów z powrotem do tej krainy, aby ukarać upadłych bogów. Wcielenie siedmiu złośliwych świętych, zik Stor, alchemia, która powodowała, że ciśnienie krwigoi rosło każdego dnia, a wiedza o wielkich patykach mędrca oznaczała, że technologia królestwa OWGR rosła z dnia na dzień. To, co pierwotnie było rzadką magią, zostało zainstalowane w całym Einhardcie. To jest szybkie. Lałem mruknął, obserwując sytuację w lochu przez magiczne kryształy. Czuł się bardzo dobrze, ponieważ ta sytuacja miała miejsce w momencie, gdy ujawniono lokalizację lochów, aby zwabić wielkiego mistrza Siegfriedstora. Z punktu widzenia arcymistrza Reidorn do przynęta, której nie można się oprzeć. Z punktu widzenia Overgaret Kingdom Reidorn był problemem. Kiedy został schwytany, Imperium było wrogiem Królestwa Overgaret, a Królestwo Overgaret mogło uzyskać wiele informacji od Reidorna, ale sytuacja zmieniła się dramatycznie. Teraz Lowell znała Imperium lepiej niż Reidorn. Nie było już powodu, by być zachłannym na informacje Reidorna, który chronił z lojalnością i dumą. Nie oznaczało to, że Lele mogła odesłać Raydorna z powrotem do imperium. Rejidon był tym, który próbował zabić Grida, podczas gdy wszyscy więksi i się urzędnicy i innych królestw patrzyli. Gdyby nie został odpowiednio ukarany, doszłoby do wewnętrznej reakcji. Oczywiście strona cesarska również nie przyjęła Raydorna. Rejidorn Ray zaginął przez wiele lat. Byłoby wiele wątpliwości, gdyby nagle wrócił do imperium. W szczególności Reidorn miał historię bycia pod limitem. Jego rzeczywisty układ był nieznany, ale obecny reżim imperialny nie był zadowolony z jego przeszłości. Próbował nawet zabić króla z przeciążeniami, więc prosił o kłopoty, jeśli imperium go przyjmie z powrotem. Zaplanowałem, że ze się i umrę w więzieniu. Na szczęście mógł zostać użyty jako przynęta do zwabienia się Wśród strażników nie było ofiar. Wszyscy po prostu zemdlali na chwilę. Serce Lowella uspokoiło się, gdy usłyszał raport żołnierza. Jest blisko związany z dobrem. Siedmiu złośliwych świętych było dobrych, a nie złych. Zjednoczyli się dla ludzkości i walczyli przeciwko Bogom o pokój na świecie. Stali się źli, ponieważ zostali tak nazwani przez bogów. Lowell zaufała istocie zik Thora, inkarnacji siedmiu złośliwych świętych, a więc jedź jak najszybciej na wschodni kontynent. Zobacz rzeczywistość wyrzuconych bogów i stań po stronie Glida. Nie mogę poświęcić potęgi nadmiernego królestwa, więc zostawiam to Tobie. Wyraz twarzy Lawela był zgorzkniały, gdy mruczał. Był gotów poświęcić strażników, a jego istota była prawdopodobnie zła. Sam Lael był tego świadomy, ale nie wstydził się. Nie bał się oskarżeń ludzi. Wszystkie jego wybory i działania miały pomóc Gryty owergaard Kingdom. Powinna być jedna osoba taka jak ja. Grupa wyłącznie dobrych ludzi nie wytrzymała długo. Lael nie miała wątpliwości. Tydzień po zadaniu Zaf niebios, to jest tutaj, najbardziej wysunięty na północ obszar kontynentu wschodniego, szeregiowcy szybko dotali do Chiodzów Ksing. Rzeczywiście, topowi 0,0005% graczy to ludzie z ogromną siecią informacyjną i mogący podjąć działania. Czy zostałeś wezwany przez niebiosa? Odbiorcy misji zostali przyjęci przez żołnierzy. Ranni, którzy przybyli do Chaodyzu, zostali powitani przez żołnierzy i poprowadzeni do zamku. Czerwone ściany i złote płytki tworzyły wspaniałą i intensywną koordynację. Ten wspaniały widok nieco stłumił ducha szeregowych. Nie widzę ziemi, nie widzę ziemi. Władca zamku ma dużo pieniędzy. Jest o wiele bogatsze niż królestwo Ho. Cichy. Boisko teningowe udekorowane dużym marmurem, szeregi oscy razem, gdy na podium stanęła przyciągająca wzrok piękność. Westchnęła, rozglądając się po ludziach w korytarzu z raczej niezadowoloną miną. Powitaj tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie niebios. To było właśnie to. Wysocy ręką graczem zasłużyli na obiecaną nagrodę w chwili, gdy dotarli do celu. Zadanie Zew niebios zostało ukończone. Zdobyłaś dwa poziomy z nagrody za misję. Zew niebios zakończył się sukcesem, i nagrody za misję zostały zdobyte. Chroni artefakty czterech bogów. Ukryta misja. Nieznany, niegodziwy człowiek już przeniknął do Ki Skarb może zostać namierzony w dowolnym momencie, więc bądź czujny i chroń go. Kwestle Artondition. Chroń Cel, dopóki nie znana osoba nie umrze. Nagroda za czyste zadanie, poziom plus 2. Porażka zadania, poziom minus 4. System był zawsze sprawiedliwy. To spowodowało, że gracze byli sfrustrowani. Cholera. Jaka jest kara za zrzucenie czterech poziomów? Czyjś krzyk zmieszany z przekleństwem odbijał się echem w ciężkiej atmosferze? Teraz była to decyzja życia lub śmierci. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1199. Czy skarb, który musimy chronić tutaj, skarb jest artefaktem czterech bogów? Jest bogiem śmierci wśród czterech bogów, więc czy należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nim? Na przykład, czy powinien trzymać się z dala od ognia? Czy w ogóle nie ma wrogów? W przypadku inwazji wroga, ile czasu zajmie przybycie wojsk? Co i ile pułapek zostało zastawionych w pobliżu, aby powstrzymać wroga przed inwazją? Kwadratowy budynek szeregowych zabrano do dziwnego budynku, z którego w ogóle nie było wyjść, i zasypano go pytaniami. Całe ich zamieszanie i wściekłość zostały stłumione Kara utraty czterech poziomów. Uznali, że nie trzeba się denerwować, gdy kara zostanie nałożona tylko wtedy, gdy misja się nie powiedzie. Proszę odpowiedz mi. Poznanie siebie przed wrogiem było najbardziej podstawową receptą na zwycięstwo. Klient jednak nie odpowiedział na pytanie i milczał. To był poważny problem, gdy klient, który powinien być najbardziej chętny do współpracy, nie był zmotywowany. Była to postawa, która zmniejszyłaby motywację szeregowych próbujących ukończyć zadanie. Co zamierzasz zrobić? Klient, im dłużej milczała piękna czarnowłosa kobieta, która prowadziła szeregowych do sali treningowej, tym bardziej się niepokoił. Osoba o dzikiej osobowości poczuła nawet chęć chwycenia piękna za kołnierz i potrząsania nią. Powodem, dla którego tego nie zrobił, było to, że imię piękna lśniło złotem. Większość szeregowych już zauważyła jej prawdziwą tożsamość. Yangban, Bóg wschodniego kontynentu. Kogoś z mocą, której gracz nigdy nie przekroczy. Było to bardzo dalekie od identyfikowanego półboga, którego niedawno pokonał grit. Westchnienie. Niebieska szata załopotała, gdy piękność wyciągnęła fajkę. Wydawała się niechętna, tak jak wtedy, gdy pojawiła się po raz pierwszy. Wydawała się być sceptycznie nastawiona do sytuacji. To żenujące, że zwykli ludzie śpieszą się z zadawaniem pytań, zamiast kłaniać się sobie. Czuję się tak nieswojo. Głupie gadanie. Na wyrazy lekceważących słów piękno wykrzywiły się wyrazy twarzy szeregowych. Znali zwyczaje ludzi na wschodnim kontynencie, gdzie przestali robić to, co robili, gdy tylko pojawili się jangbany i rzucili się na twarz. Był to jednak zwyczaj kontynentu wschodniego. Na początku szeregowcy wiedzieli, że jangbany nie są warte bycia obiektami wiary. Kilkakrotnie byli świadkami jangbanów traktujących ludzi jak żywy inwentarz. Mimo to byli uprzejmi na swój sposób, ale piękno prosiło więcej. Zdarzyło się to, gdy kilku szeregowych wyglądał, jakby żuli główno. Przykro mi. Byliśmy ignorantami i popełniliśmy wielkie chamstwo, ponieważ nie znaliśmy kultury wschodu. Jeden mężczyzna otoczony ostrym, zimnym powietrzem wystąpił naprzód i skłonił się przed pięknem. Jego tożsamość po zdjęciu płaszcza była dokładnie tym, czego wszyscy się spodziewali. Może nie jesteś zainteresowany ludźmi, ale chciałbym szczerze przedstawić się Bogu, o którym słyszałem od dawna i któremu zazdrościłem. Nazywam się Bondra. Jestem magikiem, który zajmuje się magią lodu. To magia lodu. Bondra uspokoił atmosferę, która mogła się pogorszyć. Piękność wypuściła dym, odłożyła fajkę i okazała zainteresowanie bombre. Jest dla ciebie osobna praca, więc podążaj za mną. Co z nami? Musisz tylko chronić to miejsce. To jest twarz intruza. Pozostawieni szeregowcy poczuli się sfrustrowani, gdy piękność rzuciła w nich portretem. Był to portret siwowłosego starca. Jego pomarszczona twarz wyglądała jak wyschnięte stare drzewo, ale jego oczy były bystre i pełne witalności, przez co na pierwszy rzut oka wyglądał niecodziennie. Kto to jest? To był człowiek z zachodu, ale to był pierwszy raz, kiedy widzieli tę twarz. Liderzy potrząsali głowami, a piękność dodała wyjaśnienie. Jest szermierzem. Punkce powiedział, że za każdym razem, gdy wymachuje mieczem, błyskawica eksploduje i szaleje burza. Ten chudy staruszek potrafi posługiwać się tak niszczycielską wprawą w prawą szermierce. Jeden człowiek wśród rankingu zareagował nieco niewiarygodnie. Shirdante, oczy wszystkich skupił się na tym mężczyźnie. Był to wędrowiec Rekflex, 12. W rankingu szermierzy i 403. W rankingu ujednoliconym. Rekflex, znasz go? Ja wiem. Spotkałem go podczas wędrówki po Królestwie Glauciańskim. Był jednocyfrowym rycerzem Złotej Reimperium. Złota, Era Imperium. Złota Era Imperium. Otrzymałem wtedy od niego dużą pomoc, ale to dziwne. W tym czasie Sir Dante się starzał. Dante narzekał, że jego ciało jest stare, a zmysły otępiałe, co utrudnia mu wydobycie pełnej mocy miecza. Użył nawet maczugi, którą łatwiej było kontrolować niż miecza, ponieważ niewielka ilość siły przyłożona do maczugi mogła wywierać wielką moc. Jednak kilka lat później użył szermierki, które wywołała Boże. Szermierka, która była wystarczająco potężna, by zwrócić na siebie uwagę Boga, czy stał się transcendentnym. Był to moment, w którym imię Dante wyryło się w umysłach setek wysokich rangą urzędników i pięknego Yangban. Gdy zapamiętali imię Dantego, 73-letni rycerz Dante, w królestwie Overgaret, zyskał zdrowszy kolor. Sir Dante, jak to jest, że wydajesz się być młodszy? Zapytał Piaro, kiedy odwrócił się od pracy w terenie, by zobaczyć Dantego na boisku treningowym. Dante tylko się roześmiał. Um, nie wiem dlaczego, ale od jakiegoś czasu czuję się lżej. Czuję, że moja egzystencja się wzmocniła, a moje ciało jest pełne motywacji i siły. Huch, to jest siła rolnictwa. Moc rolnictwa. Mam nadzieję, że ludzie, którzy jedzą ryż i pszenicę, na której uprawę się pociliśmy, zawsze będą szczęśliwi i zdrowi. Wszyscy rolnicy pracujący w polu mają to samo życzenie. Rolnicy w Rejden są szczególnie entuzjastycznie nastawieni. Wspaniałe zdrowie tego jest prawdopodobnie spowodowane tym, że zjadł plony Rejdana. Huhu, to ma sens. Prawidłowy. Ha ha ha, piaro powrócił z podboju królestwa Gaussa. Po długim czasie wrócił do życia rolnika i jego serce zostało uzdrowione. Stał się jeszcze szczęśliwszy, gdy zobaczył, że Denta jest zdrowy. Nie mogę uwierzyć, że nadszedł dzień, w którym znów będę mógł śmiać się z moimi starymi kolegami i mentorami. Wszystko to było błogosławieństwem dla King Grit. Piaro był przepełniony głęboką wdzięcznością i modlił się, bądź zdrowy. Podobno procesja do Twojego kamiennego posągu nie ma końca. Obecny kult posągu Hero King Grid jest maksymalny. W ciągu następnego miesiąca Twoja statystyka zręczności wzrośnie o 30%, a prawdopodobieństwo zrobienia przedmiotu o wysokiej ocenie nieznacznie wzrosło. Dodatkowo, prędkość umiejętności ataku typu nieczy jest o 20% większa. Tak było codziennie. Grid był świadkiem tego okna powiadomienia co kilka dni. Oznaczało to, że wzmocnienia zręczności i szybkości były skutecznie na stałe stosowane. Oczywiście Grid nie był zadowolony. Wiedział, że z chwilą, gdy zawiodą ludzi, uwielbienie przestanie nadchodzić. Grid kłonił się dzięki modlitwom nieznajomych, po czym powoli podniósł głowę i otworzył oczy. W oddali widać było prostokątny biały budynek. Patrząc wstecz, był to budynek, który wydawał się bardzo dziwny. Nie pasowało to ogólnej scenerii Fiordzu, która miała klimat starożytnego chińskiego miasta. Ochrona była również bardzo ciasna. Każda droga prowadząca do budynku była pełna ciężko uzbrojonych żołnierzy, a misternie rozmieszczone konstrukcje w pobliżu budynku wydzielały podejrzaną ilość magicznej mocy. Czy umieścili Taoistów wśród żołnierzy? Nie, artefakty są instalowane w imieniu ludzi. Brahem wskazał na czerwone lampy wiszące na końcu każdej płytki we wszystkich budynkach, a Grid zdał sobie sprawę, że na czerwonych lampach przyklejono różne kolorowe papiery, amulety. W bitwie z Hangajolem Grid doświadczył mocy amuletów. Amulety były doskonałymi artefaktami, których braki były trudne do znalezienia, poza tym, że były towarami eksploatacyjnymi. W zależności od koloru amuletu i napisanych na nim znaków, amulety pełniły różne funkcje, takie jak ochrona, atakowanie i przeklinanie. Konfiguracja amuletów również zmaksymalizowałaby ich moc. Układanie tysięcy takich amuletów musi być tutaj. W tym osobliwym kwadratowym budynku przechowywano klejnot czarnego żółwia. Pewna siebie Grit wkrótce poczuła wątpliwości. Nie, czy to nie jest zbyt oczywiste? Czy to pułapka? Był to budynek, który każdemu, kto go zobaczył, dawał dziwne poczucie różnicy. Ochrona zdawała się krzyczeć do niego: To jest lokalizacja klejnotu czarnego żółwia. To było tak oczywiste, że aż dziwne. To jest pułapka. Grit poprosił Brahma o pomoc. Nie mógł dojść do wniosku, gdy sam o tym myślał, więc polegał na radach księcia mądrości. W normalnej sytuacji byłaby to pułapka, jednak przeciwnikiem jest Yangban. Trudno było pomyśleć, że ci na tyle aroganccy, by nazywać siebie bogami, ukryliby klejnot czarnego żółwia w sekretnym miejscu. Brachem był ponadczasową siłą, legendą. W rezultacie był przekonany, że lepiej niż ktokolwiek inny potrafi przeniknąć psychologię silnego mężczyzny. To bardziej prowokacja niż pułapka. Szyderczy głos Banu zdawał się docierać do uszu Grida. Tu znajduje się klejnot czarnego żółwia. Jeśli możesz to zebrać, to zabierz to. To drwina, obok której nie mogę przejść. Motywacja Grid wrzała. Chciał wlecieć do budynku i wszystko rozwalić. Jednak pozostał spokojny. Grid coś przypomniał. Tym razem celem było zebranie informacji, a nie wygranie. Celem było jak najlepsze zrozumienie potęgi wroga i rozsądny użytek z niej w przyszłości. Na razie wystarczyło uchwycić realia kwadratowego budynku. Braham. Glid wyciągnął rękę do Brahama. Braham zdjął maskę, którą nosił i zwrócił ją Gridowi, mówiąc, otworzyć drogę. Grid skinął głową. W takim razie natychmiast wróć na zachodni kontynent polecił Grid Brahamowi, zanim założył maskę na skórę. Twarze dętego i Kentrycka zostały już wykorzystane, więc zdecydował się na twarz Asmofela. Ustalono, że nikt nie rozpoznał asmofela w najbardziej wysuniętej na północ części kontynentu wschodniego, Jaodzu. Trudno łatwo rozpoznać asmofela, nawet jeśli jest tam gracz. To dlatego, że asmofel często przebierał się za żołnierza. W rzeczywistości był mniej aktywny niż Piero i Mercedes, co czyniło go najmniej popularnym z podwładnych grida. Mimo to grid również nosił maskę rzeźnika i pojawił się w powietrzu. Jego wzrok był tylko na kwadratowym budynku. Nie zrażały go amulety zainstalowane na każdym budynku i tysiące żołnierzy po obu stronach drogi. Był z nim legendarny wielki mak. Meteor. Ech, to było zbyt przesadne. Nie chodziło o oczyszczanie sił obronnych i pułapek wroga. Czy zamierzał zniszczyć samo miasto? Grit wpatrywał się z przerażeniem w meteoryty pustoszące miasto, kiedy Braham wezwał go. Idź teraz. Musisz wyjść. Zrozumiane? Nie było czasu na zwłokę. Grit ledwo powstrzymał słowa w gardle i poleciał w kierunku kwadratowego budynku w środku eksplozji meteorytu. Następnie to nie jest sabak. W miejscu, której właśnie opuścił Grit, pojawiły się dwa jangbany. Dwa jangbany znajdujące się w pobliżu znalazły maga, który rzucał magię. Braham rozmawiał z tymi, którzy nie znają się na sobie, zatkim nie pomyliłeś. To ciało jest jedynym, które może zniszczyć gwiazd we wszechświecie. Wiatry, który wezwał, przecinały ciała jangbanów. He, w końcu nie ma tutaj klejnotu czarnego żółwia. Stary demon miecza, który biegł wzdłuż podziemnej drogi wodnej za Giltong, został zaskoczony eksplozją z ziemi. Jednak Giltong nie przestał biec. Zimne powietrze blokuje przepływ wody, więc klejnot czarnego żółwia powinien znajdować się w miejscu, w którym zebrano maga lodu. Nie powinniśmy ufać temu, co widzimy, ponieważ jangbany są niezwykle podstępne. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1200. Sześć lat w czasie rzeczywistym, tyle czasu poświęcili najwyżsi rangą gracze na rzecz satiswy. Nie był to krótki czas. Wystarczyło mieć niezapomnianym wspomnienia i przeżyć koszmary, których nigdy nie zapomną. Co to jest? Wyżsi rangą ludzie stracili głos, gdy padł cień, a potem na miasto zaczęły spadać niszczycielskie meteoryty. Widzieli niezliczone katastrofy, ale nigdy nie widzieli miasta zniszczonego w jednej chwili. Wykrzeknik. Czy to było drugie przejście Beliala? Wysocy rangą przypomniał sobie pojawienia się wielkiego demona, który po raz pierwszy pojawił się przed ludzkością, gdy nieustanne krzyki ogłuszały ich uszy. Wysocy rangą ręką byli na miejscu jej katastrofy, kiedy Belial zrzucił setki meteorytów. Myśleli, że już nigdy więcej nie zobaczą takiej katastrofy. W tym momencie byli świadkami tej samej katastrofy. Nie, to coś więcej niż Belial, mruknął magik. Widzieli to, dziesiątki meteorytów spadających w kierunku miasta były prawdziwe. W przeciwieństwie do meteorytów, które Belial uformował za pomocą magii, nie można było wyczuć żadnej magicznej mocy. To była ekstremalna siła fizyczną, której nie można było zrównoważyć magiczną mocą. Gwiazdy wyciągnięte ze wszechświata, to jest prawdziwy meteor. Dugu-en. dugu Duguen. Serca dziesiątek magów waliły. I oczy i magia wykrywania przeszukiwały wszędzie. Największy mag w historii, zauważyli, że legendarny mag Braham, uwielbiany przez wszystkich magów na świecie, był tutaj, w Hiodzu. Oczy magów były szeroko otwarte, gdy śledzili Brahama swoją magiczną mocą. Jednocześnie krzyczeli: ktoś nadchodzi. To był sygnał. W trakcie bombardowania meteorytom szeregowcy wyjęli broni tarcza, przyjmując postawę bojową przed kwadratowym budynkiem, który był nietknięty. Naprawdę byli doświadczeni. Katastrofa nie rozproszyła ich koncentracji, a ich osądy i działania były szybkie. Przechwycić. Łucznicy z okiem Jastrzębia uwiecznili lokalizację kolejnego intruza, który pojawił się po magu. Ostrożnie naciągnęli cięciwe, oceniając odległość szybko zbliżającego się intruza. Cięciwa cięciwy została ściągnięta w ekstremalny sposób. Wzmocnienia paladynów zwiększyły siłę łuczników. Setki strzał wystrzelonych przez dziesiątki uczników przebiły się przez następstwa eksplozji, które miały miejsce wszędzie i poleciały w kierunku celu. Niektóre strzały leciały po łuku, inne były wystrzeliwane w silnej linii lub poruszały się po ziemi. Lampa błyskowa. Setki strzał, które już poleciały daleko, były wypełnione różnorodną magiczną mocą. Magowie dodali drogorzędne obrażenia atrybutów, aby zmaksymalizować moc strzały. Tam intrus podszedł na tyle blisko, by tługi i osoby zadające obrażenia z bliskiej odległości mogły zobaczyć gołym okiem. Oznaczało to, że byli blisko intruza. Setki strzał przeszyły ciało intruza. To były doskonałe ujęcia. Żaden z nich nie umknął. Łucznicy, którzy wystrzelili strzałę, ponownie naciągnęli cięciwe, gdy zaklęcia magów zostały ukończone. Och! Och! Oh, oh. Czołgiści, którzy wykorzystali umiejętność szarży, aby rzucić się na intruza, zatrzymali się w zdenerwowaniu. Intruz utrzymał swój pierwotny pęd, mimo że strzały zamieniły go wieża. Czy to są kokardki do zabawy? Szeregiowcy kliknęli językami, gdy poczuli się rozczarowani mocą łuczników i ustawili tarcze. Uderzenia łańcucha. Śpiewacy miecza stojący za czołgistami wykorzystali swoje umiejętności chwytania. Dziesiątki pni energii i miecza rozciągały się jak łańcuchy, owijając ramiona, nogi i żyje intruza. Ciało intruza przechyliło się do przodu. Został wciągnięty siłą do obozu tankowców. Duża ryba. Zadające obrażenia mieli uśmiechy na twarzach, gdy przygotowywali swoje umiejętności ogłuszania. Ogłuszali intruza, którego wkrótce zaciągnęliby w pobliże, a następnie pobili go na śmierć. Nie wiem, czym jest transcendencja, ale to nic przed nami. Zachowaj spokój. Pojawił się doniesienia, że Braham obserwuje plecy Dantego. Teraz jestem spokojny. Bez względu na wszystko, najpierw musimy pokonać Dantego. Wielu handlarzy szkód było agresywnych. Byli jak tałkarze czekający na piłkę i wycelowali miecze i włócznie zbliżającego się intruza. Co? To źle? Łapanie tchu. Śpiewacy mieczy poczuli dreszcz, gdy uderzenia łańcucha wciągnęły intruza do środka. Zauważyli, że intrus nie został sprowadzony, ale sam tu przyleciał. Gdy intruz się odwrócił, łańcuchy wokół jego szyi i kończyn zostały rozerwane. Ciężkie ciosy zadających obrażenia trafiają tylko w puste powietrze. Co? Oczy setek szeregowych widziały twarz szeregowca, którego uważali za dantego. Liderzy spodziewali się pojawienia się włosego starca. Kto to jest? Intruz nie był starym człowiekiem. Był przystojny i trudno było powiedzieć, czy był młody, czy w średnim wieku. Blond włosy lśniące jasno-cytrynowym kolorem dawały piękne uczucie. Kółek. Tankowcy podnieśli tarczę. Miała przygotować się na atak blondy na intruza. To było bez sensu. Jaki był najpotężniejszy sprzęt obronny? Większość ludzi myślała, że to zbroja. Nie było ekwipunku, który chroniłby tyle obszarów, co zbroja. Rzeczywistość była jednak inna. Zdecydowanie najpotężniejszym sprzętem obronnym była tarcza. Tarcza była barierą, która blokowała atak, zanim uderzył w ludzkie ciało. Bez względu na to, jak potężny był atak, można było zaabsorbować uderzenie bez żadnych obrażeń, o ile tarcza była uniesiona. Dlatego togiści twierdzili, że musi być tarcza, nawet jeśli nie ma zbroi. Wiara w tarczę była absolutna i przypominała uwielbienie. Przynajmniej do tej pory. Ko. Penetracja, Togiści, którzy podnieśli swoje tarcze, aby zapobiec atakowi intruza, mieli przebite ciała wraz z tarczami. Tarcza była mała, aby zapewnić łatwość poruszania się, ale nie radziła sobie z ostrym mieczem intruza. Dlatego najlepsze są duże i grube tarcze. Ci faceci nie byli togiściami. Katan, czwarty w rankingu rycerzy strażników, blaskał językiem i wystąpił do przodu. Jego wzrok był skierowany ponad kwadratową tarczą na ramię intruza. Ale już to było idealnie zgrane, Katan wycelował w moment, w którym intruz wymachiwał mieczem i właśnie wtedy ustawił tarczę, blokując miecz intruza swoją tarczą. W przeciwieństwie do małych togistów, którzy byli chciwi do roli zadawania obrażeń i tankowca w tym samym czasie, gruba kwadratowa tarcza Katan całkowicie blokowała atak intruza. Jednak ciężar, który nastąpił później, nie mógł być udźwignięty. To było jak latające kula armatnia. Kamienne ciernie wystrzeliły z miecza intruza, a gruba kwadratowa tarcza katana zatrzęsła się. Potem katan odleciał kilkadziesiąt metrów dalej. Czy to oskarżenie, którym domyka się o bronię i oporowi? Oczy kata zadrżały, gdy wleciał do kwadratowego budynku, ale światło w nich nie zgasło. Jeszcze nie. Tych trzysta osób nie było kolegami ani przyjaciółmi, ale można było na nich polegać. Reprezentowali największą potęgę dwóch miliardów ludzi. Wytrzymaj dobrze. Magia eksplodowała wszędzie w odpowiedzi na nalegania katana. Magia różnych atrybutów przybierała różne formy i uderzała w intruza. Intrus był nieprzygotowany. Potem nastąpiła fala ostrych ataków zadających obrażenia, którzy rzucili się przed magię. Nie wiem kim jesteś, ale tędy nie możesz przejść. Miarą oceny był rankingi. Był to świat rankingów, w którym jeden wzrost lub spadek w rankingu zmieniał ich wartość. Wszyscy szeregowi, którzy brali udział w tej wyprawie, byli zdesperowani. Nie wiedzieli skąd pochodzi ten znajomy blond intrus, ale nie mogli po prostu stać w miejscu. Asmofelu. To Asmofel. Strażnicy krzyknęli po potwierdzeniu tożsamości blond intruza. Jeden z czterech niebiańskich królów Grit, Asmofel, miał niską reputację w porównaniu z innymi rycerzami, ale nie brakowało mu wcale siły. Gówno. czy to ma związek z gridem? Po raz pierwszy rozpęd w rankingu osłabił. Jeszcze bardziej bali się wrogości wobec grid niż kary utraty czterech poziomów. Wpływ grid był ogromny. Westchnienie. Jasnowłosy intrus, asmofel, a, a dokładnie grid zapożyczający wygląd asmofela. Po raz pierwszy otworzył usta. Nie mam z tobą problemu, więc zejdź z drogi. Powodem, dla którego grid zdjął maskę rzeźnika po drodze tutaj, było to, że odkrył istnienie szeregowych. Nie było graczy, którzy nie znali maski rzeźnika, więc Grid był zmuszony ją zdjąć, ponieważ chciał ukryć swoją tożsamość. Ciekawe mnie tylko jedno: Co jest w tym budynku? Cofnę się, gdy tylko to potwierdzę. Był poważny. Gryt nie miał zamiaru konfrontować się i krzywdzić graczy, którzy tu przybyli z powodu pewnych okoliczności. Jeśli uparli się, że zostaną, to bez wahania ich chodetnie, ale chciał jak najszybciej uniknąć wojny. Stało się tak dlatego, że dzisiejszy gryt nie miał złego smaku, by niepokoić słabych. Ech. Twarze szeregowych zesztywniały, gdy zobaczyli kwadratowy budynek, który wskazał gryt. Odkryli, że pierwotny biały kolor budynku stał się ciemnoszarym kolorem. Był to ponury i złowieszczy kolor. Wtedy słychać było krzyki bestii. To był przeszywający i głęboki krzyk. Trzeci w rankingu Palaryn, mają, przemówił drżącym głosem. Budynek, budynek wchłonął ulę śmierci. Spojrzenia grida i szeregowych wędrowały we wszystkich kierunkach. Narastały jęki żołnierzy umierających w następstwie meteoru. W miarę jak jęki stawały się coraz głośniejsze, kolor budynku stawał się ciemniejszy. Wizja Grid błysnęła na czerwono. Śmierć nadchodzi. Kwadratowy budynek całkowicie poczerniał i uwolnił truciznę. Następnie pojawił się gigantyczny łeb ogon węża. Tożsamość istnienia większego niż góra był niczym innym jak czarnym żółwiem. To jest chore. Gówno. griti szeregowcy krzyczeli jednym sercem. W najgłębszej części zamku Khodzu, Bondry był oszołomiony, kiedy został wprowadzony do tajemniczego pokoju wypełnionego czystą wodą. Znalazł unoszący się w wodzie czarny tortoise jewel. Czy budynek był na zewnątrz łapaki? Nie. Tam też jest klejnot czarnego żółwia. Nie da się powstrzymać dualizmu czarnego żółwia, który pomaga w narodzinach życia, będąc jednocześnie bogiem odpowiedzialnym za śmierć. Dlatego nie można ich umieścić w jednym naczyniu. Piękna kobieta siedząca w wannie. Areum poleciła oszołomionemu Bondryowi, "Zamroź tutaj wodę. Urodzisz kompletnego boga śmierci." Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne, Przecinek daj nam znać rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.